Szanowni słuchacze, nazywam się Przemysław Jóźwicki i zapraszam na słuchowisko Dawki Grozy. Razem z autorem, R. G. Sawickim, prezentujemy opowiadania z gatunku horroru, które nie były nigdy wcześniej publikowane. Treść, którą za chwilę usłyszycie, jest fikcją literacką przeznaczoną dla dorosłej i dojrzałej widowni. A jakiekolwiek podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe. Opowiadanie jest chronione prawami autorskimi. Odcinki dawek grozy straszą głównie klimatem i aurą tajemniczości. Ale czasem serwujemy naszym słuchaczom sceny krwawe i pełne przemocy. Zostaliście ostrzeżeni. A teraz zgaście światło. Usiądźcie wygodnie i przygotujcie się na dzisiejszą dawkę grozy. Życie pozaziemskie. Zachmurzyło się niebo i zaćmiły się gwiazdy. Poruszyły się łuki kości. Zadrżały. Co się rusza? Zamarło. Gdy ukazał się u nas Bóg, co z ojców swych żyje i matkami się karmi, oto u nas zjada ich czary i połyka ich duchy świetlane, wielkich na posiłek poranny, średnich na posiłek wieczorny, małych na posiłek wśród nocy U nas byk nieba z sercem rozświeczonym. Który istotą bogów wszelkich się żywi, który zjada jelita ich, kiedy przychodzą, który napełnia ich ciała czarami na wyspie płomieni. W niebo wstąpienie Fragment tekstów piramid w tłumaczeniu Tadeusza Andrzejewskiego. Dym papierosowy unosił się pod sufitem. Gęstniał w sąsiedztwie wentylatorów, które były wyłączone. Chory, z miesiąca na miesiąc coraz słabszy mężczyzna zaciągał się. Wolałby alkohol, ale nie mógł sobie na to pozwolić. Tytoń wyostrzał zmysły, podczas gdy whisky otępiała. Mężczyzna miał przed sobą czytnik cyfrowy z pełną dokumentacją, oraz plik kartek zadrukowanych na zwyczajnym staromodnym papierze takim który wytwarzało się z drzew już od kilku dekad stanowił on symbol statusu nie mniejszy niż markowy garnitur który miał na sobie mężczyzna należy kontynuować dzieło bez względu na koszty powiedział choć w pomieszczeniu nie było nikogo poza nim jeśli musi zginąć więcej ludzi niech tak się stanie Cel jest zbyt istotny, żeby nasze plany pokrzyżował błędnie pojmowany humanitaryzm. Mężczyzna zgasił papierosa w kryształowej, pełnej petów popielniczce. Zerknął na zegarek. Już czas. Zwykłym analogowym przyciskiem przywrócił sztuczną inteligencję, która pomagała mu zarządzać sobą oraz całym instytutem. Najpierw musiał wysłuchać alertów o przekroczeniu poziomu toksyn w organizmie, konieczności wizyty u lekarza, przełożył ją, bo nie było czasu, o zaległych ćwiczeniach fizycznych i tym podobnych. Potem artificial intelligence przestała przeszkadzać, zaczęła pomagać. Swoim pozbawionym tożsamości płciowej głosem przytoczyła nazwiska gości, którzy potwierdzili przybycie. Przekazała też praktyczne rady odnośnie do języka korzyści: co trzeba powiedzieć politykom, co udziałowcom, a co rzecznikowi pracowników. Tego ostatniego mężczyzna w garniturze zamierzał po prostu zignorować. Nie było czasu, nie było czasu, nie było czasu. Wentylatory zaczęły pracować, zasysając dym. A mroczne dotychczas pomieszczenie zostało zalane niebieskawym, kojarzącym się z profesjonalizmem, światłem. Ze stołu zniknęła popielniczka, a mężczyzna zapiął guzik marynarki, poprawił kołnierz koszuli, a następnie usiadł i czekał na rozpoczęcie przesłuchania. Pierwsi przyszli pracownicy instytutu. Zajęli miejsce na ławie naprzeciw mężczyzny w garniturze. Potem pojawił się hologram jednego z udziałowców, dwóch kolejnych, a także członkowie zarządu przybyli jako hologramy albo obrazy na monitorach, jak komu było wygodniej. Minister był obecny jedynie jako głos. Mężczyzna w garniturze wiedział, że to właśnie ministra trzeba będzie przekonać. Na końcu pojawili się jeszcze inni ludzie. Ale oni byli tutaj potrzebni jedynie we własnym mniemaniu. Nie znali się na sprawie i mężczyzna nie oczekiwał, że po przesłuchaniu będą choć odrobinę mądrzejsi. Zaczęło się. Starannie przygotowana mowa miała za zadanie uderzyć w czułe punkty decydentów. Niestety okazała się niewypałem. Mężczyźnie już po wstępie przerwano monolog. Zrobił to minister. Powiedział, że mając na względzie interes publiczny musi myśleć krytycznie. Wobec tego zamiast wysłuchiwać popisów retorycznych, chce się przyjrzeć raportom. To się mężczyźnie w garniturze nie spodobało. Oczywiście przygotował on wszystkie dostępne raporty, a zwłaszcza ten najsłynniejszy. To jego treść została wydrukowana na papierze, ale obawiał się, że bez wysłuchania przemowy, z samej tylko lektury raportu minister może wyciągnąć niewłaściwe wnioski. Tym bardziej, że niesamowite, makabryczne wydarzenia opisane w raporcie można było interpretować na różne sposoby. A zatem chcecie, żebym to przeczytał. Uniósł kartki nad głowę. Udziałowcy potwierdzili. Minister ponaglił. Mężczyzna w garniturze chrząknięciem oczyścił drogi oddechowe, po czym napił się wody. No dobrze, najpierw opowiem pokrótce o materiale dowodowym, o tych raportach i o osobie, która je sporządziła, a następnie je przeczytam. Dzięki temu szanowne grono pozna kontekst, niezbędny do zrozumienia treści raportów. Czy może tak być? Mężczyzna w garniturze mówił, szanowne grono, ale miał na myśli tylko ministra. Ten milczał przez kilka długich sekund, żeby w końcu przystać na propozycję mówcy. Autorką raportów jest pracująca na kontrakcie specjalistka od komunikacji z AI, Ksandra Wyszkorońska. Rozwiedziona matka dwójki dzieci, czterdziestoletnia. W momencie rozpoczęcia ekspedycji jest kobietą o dobrym zdrowiu, bez nałogów i bez problemów psychicznych. Do wyprawy została zakwalifikowana z listy rezerwowej. Pierwsze miejsce na tejże liście zawdzięczała wysokiej motywacji, potwierdzonej testami oraz dokonaniom na polu zawodowym. Mężczyzna w garniturze rozebrał się za papierosem, ale na stole miał tylko wodę. Upił trochę, po czym kontynuował. Początkowo jej raporty zachowały się pełnym formalizmem, ideał, nawet wtedy, gdy ekspedycja wylądowała na Adveniz vivo. a wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet najwięksi profesjonaliści potrafią się zachłysnąć nowym światem. Tknięci wspaniałością i grozą tego, co widzą muszą uzewnętrznić swoje odczucia w raportach. Ale nie Ksandra Wyszkorońska. Posłuchajcie tylko. Sygnatura raportu 190,427. Tytuł raportu: Lądowanie na powierzchni planety. Tu Ksandra Wyszkorońska. Melduję, że wraz z resztą ekspedycji wylądowałam bez przeszkód. Tylko tyle, zgodnie z zasadami, podobnie jeśli nieidentycznie prezentują się kolejne raporty. Sandra ogranicza się w nich do opisu własnych zadań związanych z AI, w których zazwyczaj stwierdza, że systemy funkcjonują poprawnie, a żaden z bytów nie wymaga naprawy ani resetu. Kiedy wreszcie zdarza się tragiczny wypadek, Sandra wspomina o nim, ale nie wdaje się w szczegóły. Na przykład tutaj. Mężczyzna zaszeleścił kartkami. Sygnatura raportu 190,500. Tytuł raportu: Dyżur przy komputerach. Tu Sandra Wyszkorońska. Melduję, że wszystkie autonomiczne byty w bazie działają poprawnie. Melduję, że w wyniku kontaktu z obcą formą życia zaginął członek załogi. Szczegóły incydentu odnajdujemy dopiero w raporcie oficera bezpieczeństwa, a także w raporcie dowódcy wyprawy. Mężczyzna w garniturze chciał przejść dalej, ale mu przerwano. Wyglądało na to, że nie wszyscy zebrani zeznajmili się z briefingiem, wobec czego nie wiedzieli o jakim, albo raczej o którym wypadku mowa. Obca forma życia porwała jednego z badaczy, niewykluczone, że w celach konsumpcyjnych, powiedział zmęczonym głosem mężczyzna. Ale nie przerywajcie mi. Skupmy się na raportach Xandry Wyszkorońskiej, która z czasem zacznie dużo dokładniej opisywać to, co się wokół nie dzieje. Do tego właśnie zmierzam. Kobieta ta najpierw utrzymuje pełen profesjonalizm. Godny podziwu i naśladowania, ale wkrótce jej motywacja spada. A raporty zaczynają wyglądać inaczej. Sygnatura raportu: 191,340. Tytuł raportu: Nie do końca podoba mi się to, co widzę za szybą. Mimo. Iż szyba jest gruba, widzą przez nią bardzo wyraźnie. Taki też był zamysł projektantów, ale czasem mam wrażenie, że byłoby lepiej, gdyby zamiast przezroczystego materiału użyto grubej stali albo stosu cegieł. Zbliżam twarz, żeby dokładniej przyjrzeć się temu, co buszuje w zaroślach. Widoczność jest ograniczona do kilku metrów. Wszystko przez te pyłki. Wyobraźcie sobie drobiny kurzu, unoszące się w promieniach światła. Tak właśnie wyglądają te pyłki tylko, że są większe i bardziej nasycają przestrzeń swoją obecnością no i światło jest tu zupełnie inne niż w domu. Mężczyzna w garniturze odjął kartki od oczu. Szanowni Państwo! Właśnie dlatego pracownicy w swoich raportach mają ograniczać się do poruszania tych kwestii, które dotyczą jedynie ich kompetencji. Ksandra Wyszkorońska, mówiąc, zarośla, opisuje struktury, których nie da się zaliczyć do królestwa roślin. Nie spełniają one też wszystkich kryteriów królestwa zwierząt. A te pyłki, które kobieta porównuje do kurzu, to w rzeczywistości formy życia. Rodzaj owadów swobodnie unoszących się w powietrzu, tak jak plankton w wodzie na ziemi. I wyszkorońska oczywiście zdaje sobie z tego sprawę, ale używa porównań, które pozwalają jej to wszystko objąć rozumem, jakoś zakwalifikować do znanych sobie zbiorów. A to błąd. Uproszczenia tak niedopuszczalne, że biolodzy badający te formy życia dostaliby bólu głowy, Podobnie rzecz ma się z przezroczystym materiałem odgradającym bazę od świata zewnętrznego. Nie jest to szyba, ale ekstremalnie wytrzymały materiał o nazwie. Głos ministra podziękował mężczyźnie w garniturze za wyjaśnienia i poprosił go, aby ten czytał raporty i nie przerywał ich swoimi uwagami. Odrywam wzrok od zarośli. Bo nic już nimi nie porusza. Może w ogóle nie było tam żadnego zwierzęcia. Niewykluczone, że łodygi same wykonywały te spazmatyczne ruchy. Albo tylko mi się wydawało. Powietrze po drugiej stronie szyby faluje, i nie wiem, czy to wina atmosfery, czy tych żyjących pyłów. W miarę bezpiecznie czuję się jedynie na terenie bazy. Zresztą chyba nie tylko ja. Po ostatnich wydarzeniach mało kto korzysta z możliwości zwiedzania, a i prace biologów wyglądają nieco inaczej. Najpierw wszystko robili na zewnątrz, teraz wyłożył jedynie, żeby schwytać jakiś okaz, jak sami mówią, żeby pobrać próbki, a następnie wracają do bazy, gdzie rozbierają złapany organizm na części pierwsze. Nasza baza składa się z interioru i eksterioru. Interior to bunkry stworzone z naszego lądownika, odizolowane od reszty, nawet od ziemi, na której spoczywają. Kilka obłych bunkrów, budynków łączą ze sobą korytarze. A żeby wejść do środka, trzeba przejść dekontaminację. Jest tam ciasno. Nie ma okien. To w zasadzie kwatery. Ładownie i laboratoria, w których spędziliśmy wielomiesięczną drogę tutaj. Bunkry oraz przestrzeń wokół nich przykrywa ogromna szklana kopuła, to, co znajduje się poza bunkrami, ale wewnątrz kopuły nazywamy eksteriorem. Stanowi on namiastkę świeżego powietrza z ziemi. Kiedy wychodzimy się przewietrzyć, Mamy na myśli opuszczenie bunkrów i przebywanie pod kopułą eksterioru. Jest tam sporo miejsca. Żeby przejść z jednego końca szyby do przeciwległego, trzeba by iść prawie godzinę w linii prostej. A tak się nie da, bo po środku są nasze bunkry. Kiedy statek matka tworzył grunt pod nasze lądowanie, było mi szkoda tych wszystkich istot. Teraz również mi ich żal, i to pomimo, że niektóre okazały się krwiożercze, całe to rozkładanie bazy wyglądało następująco. Przyleciliśmy na orbitę, wypuściliśmy sondy. wybraliśmy jakiś płaskowyż, przeprowadziliśmy bombardowanie obszarowe, zupełnie wyjałowiając nasze miejsce lądowania. Potem na wciąż nagrzanej od laserów i na palmu pustyni osiadł lądownik. Ze statku matki wyleciały jeszcze drony konstrukcyjne i ustawiły nad nami kopułę. Uruchomiliśmy filtry i po kilku dniach można było wyjść z bunkra i oddychać tym, do czego przyzwyczaiła nas ziemia. Za szybą widzieliśmy pożary. Ale minęło kilka dni i w okolicy zaryło się od tych pyłków, czy raczej jak wolą mówić biolodzy, od dryfujących owadów. Potem zaczęły podchodzić mniejsze i większe zwierzęta, i nawet się nie zorientowaliśmy, kiedy do zewnętrznej szyby dotarła roślinność. Tylko pod nogami mieliśmy wyjałowioną ziemię. Swoją drogą technicy wkopali w nią słupy emisyjne, żeby zabijać bakterie czy jakieś kosmiczne krety próbujące się podkopać. Jak dotąd te środki skutecznie izolują nas od świata zewnętrznego. No chyba że ktoś ma do wykonania pracę po drugiej stronie. Pozwolę sobie na jeszcze jedną uwagę. Mężczyzna w garniturze ponownie oderwał wzrok od kartek. Z sygnatury raportu wyczytuję, że był to wciąż wczesny etap ekspedycji. Mimo to Ksandra zaczęła opisywać wszystko w ten sposób, jakby chciała przybliżyć okoliczności komuś spoza instytutu. Możliwe że kierowała te raporty do swoich dzieci, wiedząc, że po stosownej cenzurze ich kopie trafiają do spadkobierców. Kobieta musiała więc podejrzewać, że sprawy przybiorą gwałtowny obrót. Dodam też, że nie jest ona konsekwentna w adresacie swoich wynurzeń. Jak się później okaże, Wyszkorońska potrafi pisać po to tylko, żeby wyrzucić coś z siebie. Minister nie skomentował tego wtrącenia. Mężczyzna w garniturze kontynuował. W ten sposób powstała nasza kolonia badawcza, na której mieliśmy pracować aż do końca kontraktu. I choć przyznaję, że płaca jest godna, aby Cię pionierem to zaszczyt, naprawdę wolałabym nie oglądać świata za szybą. Cóż, źle się wyraziłam. Oczywiście, za nic nie oddałabym możliwości zobaczenia życia pozaziemskiego w jego naturalnym środowisku. Chodzi tylko o to, że chciałabym zobaczyć je raz, a potem już na nie nie patrzeć. Sygnatura raportu: 191,342 Tytuł raportu: Vivisekcja. Rozmawiałam dziś z jednym z biologów. To. Co powiedział, zmroziło mi krew w żyłach. Chodzi o badania nad zwierzętami, które nazywamy kozami. Gwoli ścisłości, biolodzy mają dla nich łacińską nazwę. Dosyć długą, bo będącą połączeniem nazwiska odkrywcy, planety i jeszcze jakiejś cechy fizjologicznej. Za to my, nie znający się na biologii, nazywamy je kozami. Nie dlatego że przypominają nasze swojskie parzystokopytne, ale dlatego, że są rażąco różne od wszystkiego innego. Gdyby postawić tutejszą kozę obok ziemskiej i patrzeć na oba zwierzęcia z daleka, trudno byłoby je odróżnić. Ale wraz ze zbliżaniem się obserwator dostrzegłby brak rogów, odmienną budowę kończyn, a zamiast futra jakiś rodzaj tkanki który nie sposób przyrównywać nawet do skóry. Biologów bardzo interesują kończyny tych istot. Zakończone są czymś na kształt dłoni, choć ich palce pozbawione są stawów. Zwierzęta te dosyć sprawnie poruszają się po tutejszej roślinności, ale stają się żałośnie bezradne na twardym podłożu. Kończyny zaś mają po cztery stawy, które umożliwiają tym kozom wyginanie nóg w najbardziej niesamowite sposoby. Jeśli chodzi o głowę, nawet nie wiem, jak to opisać. Biolog użył takiego określenia plastyczny organ czuciowy. Skoro już opisałam, jak wyglądają kozy, przejdę do tego, co powiedział mi biolog. Przyznał się, że wciąż nie odkryli sposobu na efektywne i w miarę humanitarne zabijanie tych istot, a uśmiercanie ich jest konieczne, jeśli chce się badać ich organy bez zadawania im cierpień. Zwierzęta te mają nad wyraz rozwinięty system nerwowy. Zapytałam go, jak w takim razie rozwiązali ten problem. Wtedy biolog przestał na mnie patrzeć, jakby się trochę zawstydził. Wychyliłam głowę i zobaczyłam, że się uśmiecha. Chciał ukryć fakt, że bawi go ta sytuacja. Opowiedział mi, że ucięcie głowy nie zabija kóz, a jedynie pozbawia je części zmysłów. Wyliczał dalej: przebicie żadnego z organów wewnętrznych nie prowadzi do śmierci. Podtrzymywanie życia jest zatem zdecentralizowane na cały organizm. Elektryczność zdaje się działać, ale nie zawsze. Użycie metod ciężkiego kalibru uszkodziłoby okaz w stopniu, który uczyniłby go nieprzydatnym do testów. No więc, w jaki sposób rozwiązaliście ten problem? Ponowiłam pytanie. Kąciki ust biologa powędrowały jeszcze wyżej. Z jednej strony unikał odpowiedzi, a z drugiej było po nim widać, że jest bliski wybuchnięcia śmiechem. Pozostaje sprawdzanie ich anatomii na żywca. Wreszcie powiedział wzruszając ramionami. Perwersyjny uśmieszek nie znikał z jego gęby. Zrobiło mi się słabo. Aha, zapomniałabym. Nazywam się Ksandra Wyszkorońska i melduję, że wszystkie autonomiczne byty w bazie działają poprawnie. Sygnatura raportu: 191,364. Tytuł raportu: Dyżur przy komputerach. Gdy zgaśnie światło, nasze laboratorium komputerowe wygląda upiornie. Miałam dziś dyżur zaraz po awaryjnym odłączeniu zasilania. Agregaty zastępcze dostarczały energię w najważniejsze miejsca, nie wzrósł więc poziom zagrożenia. Spadł natomiast poziom komfortu psychicznego pewnej upierdliwej baby. Mam na myśli siebie. Dowódca uważa, że zespół biologów ma robić to, co do nich należy. Powiedziałam mu, żeby przeszedł się do nich i popatrzył na wiwisekcję. Za co on wysłał mnie na karny dyżur. I oto jestem, otoczona setkami lampek zbyt małych, żeby dawać światło, i wystarczająco dużych, żeby irytować. Chodzę od komputera do komputera i sprawdzam byty autonomiczne, czy aby na pewno nie oszalały, i takie tam. Robię to za pomocą programu, a nie prowadząc dialog, jak kiedyś. Boję się, że cyfrowe istoty, zamiast odpowiadać na moje pytania, same zaczną mnie przesłuchiwać, i jeszcze okazałoby się, że to ja oszalałam. Wstyd przed obnażaniem się przed AI cóż za bezsensowne i godne pożałowania uczucie? Jako specjalistka w tej dziedzinie wiem, że coś takiego jak prawdziwa sztuczna inteligencja nie istnieje. Byty z którymi mamy do czynienia, uczą się i odbierają świat na zasadzie zupełnie innych procesów niż ma to miejsce w przypadku ludzi. Sprawiają wrażenie, jakby posiadały cechy takie jak osobowość, inteligencja i samoświadomość ale to wszystko tylko fasada. Również myślenie kreatywne tych bytów z prawdziwą kreatywnością nie ma nic wspólnego. Może poza efektem końcowym który jedynie laikowi wydaje się być wytworem prawdziwego artysty. Bo kiedy AI tworzy oryginalne dzieło, robi to za pomocą tych samych procesów analityki logicznej, uczenia maszynowego i łączenia schematów, których używa podczas rozwiązywania problemów matematycznych. Skąd więc tak silne wrażenie, że nasze byty AI są prawdziwie inteligentne? A stąd, że złożone programy wspierające byty AI zostały z czasem udoskonalone. Działa to na zasadzie łańcucha. Przykład: program losuje bądź dobiera emocję, a raczej zestaw reakcji przypisany do tejże emocji. To jest pierwsze ogniwo. Drugie ogniwo to działanie, które musi być spójne z pierwszym. Osobny program dobiera akcję stosownie do okoliczności. W ten sposób Byt.ai zdaje się być autentyczny w swojej komunikacji z ludźmi. Ale nie jest. Bez względu na to, jak bardzo by się gniewał. Za tym gniewem nie podąży akcja sprzeczna z intencją programisty. Gniew maszyny to nie emocja, ale raczej coś na kształt gry aktorskiej. Mówiąc prostym językiem, robot Android może żądać praw obywatelskich, ale nie dlatego, że pragnie je otrzymać, ale dlatego, że wysunięcie takiego żądania będzie elementem uczenia się programu, który steruje robotem. Po otrzymaniu tychże praw, Android odnajdzie właściwy zestaw postępowań i okaże radość, ale nie będzie się cieszył naprawdę, bo tego nie potrafi. Zaśmiałam się. Ponieważ niedawno w pewnym kraju przyznano bytem AI czynne prawo wyborcze, przez co po raz pierwszy do urn pójdą boty. Ale brak istnienia prawdziwej sztucznej inteligencji nie umniejsza roli mojego zawodu. Zdarzają się bowiem, jak my to nazywamy, malfunkcje. A mamy w bazie byty AI, które pełnią rolę żołnierzy. Byłoby głupio, gdyby jeden z czołgów zaczął strzelać do ludzi. Przy czym zaznaczam, że nie byłby to jego świadomy wybór, a raczej wynik błędu błędu, któremu ludzie tacy jak ja starają się zapobiec. Na koniec dodam jeszcze. Że odłączenie świateł spowodowane było pojawieniem się obcych. Mam na myśli te okazy, które co jakiś czas porywają naszych pracowników. Dotychczas nie widzieliśmy ich aż tylu. Ustawiły się dookoła kopuły i trwają w bezruchu, jak podczas jakiegoś osobliwego, milczącego zebrania. Oficer bezpieczeństwa twierdzi, że szyby nie da się spenetrować, ale i tak zarządził blackout. Na wszelki wypadek. Sygnatura raportu 191:366. Tytuł raportu. Dyżur przy komputerach. Tu Ksandra Wyszkorońska. Melduję, że byty AI działają poprawnie. Potwory odeszły. Przywrócono światło. Oficer bezpieczeństwa jest jakiś spięty. To dupek i sztywniak, tak swoją drogą. Za to poznałam się bliżej z Maxem Ogariuszem. To drugi specjalista od AI. Podziela moją opinię o tym, że prawdziwej sztucznej inteligencji nie ma, ale on akurat wierzy, że ludzkość jest bliska stworzenia takowej. Jak może być bliska, skoro od dekad opieramy kreację AI na tych samych podstawach? Pytam, a on nie potrafi mi na to odpowiedzieć. Cóż, przynajmniej jest przystojny. Starszy ode mnie o 10 lat, też rozwodnik, choć bez dzieci. Ma co prawda androida na ziemi, ale to się nie liczy. Podoba mi się w nim to, że ma niewiele wszczepów i sylwetkę, której mógłby mu pozazdrościć o wiele młodszy mężczyzna. Po pracy zażyliśmy alkohol i uprawialiśmy seks. Mężczyzna w garniturze przerwał: Szanowni, naprawdę, opis tego, co będzie dalej, nie wnosi nic do naszej sprawy. Pominiemy te fragmenty. Nie czekając na zgodę ministra, wypiął z pliku i odłożył na bok jedną kartkę, drugą, trzecią, a potem czwartą. To szczegółowy opis pierwszych godzin romansu Wyszkorońskiej z Ogariuszem. A to. Uniósł kolejną pojedynczą kartkę. Kilkanaście następujących po sobie raportów, z których każdy zawiera lakoniczną, czyli poprawną w formie informację o stanie autonomicznych bytów AI. Z innych raportów wiemy też, że Wyszkorońska miała w międzyczasie wizytę u psychologa, a zatem pomoc profesjonalisty, nawiązanie nowej wartościowej relacji, poprawa ogólnej sytuacji w bazie. Mężczyzna wyliczał na palcach. Któryś z tych trzech elementów a może wszystkie sprawiły, że Xandra Wyszkorońska na powrót zaczęła wykonywać swoją pracę tak, jak należy. Mężczyzna w garniturze zrobił pauzę. Do pewnego czasu wyjął następną kartkę. Sygnatura raportu 200,020 Tytuł raportu: Pająki. Najczystsza groza, odarta z innych towarzyszących emocji. Nie było zachwytu, gniewu i chęci odwetu. Zabrakło paniki, zgryzoty czy poczucia straty. Po prostu groza. Jestem teraz w bunkrze, świeżo po dekontaminacji. Prysznic już wzięłam a moje ubrania jeszcze leżą na pulpicie do naświetlania. Ale nie chcę mi się czekać. Jestem zbyt roztrzęsiona tym, co dopiero widziałam. Dosłownie nadal się trzęsę, choć w pomieszczeniu panuje optymalna temperatura. Muszę się uspokoić. Sygnatura raportu 2.0.0.0.2.1 Tytuł raportu Pająki, kontynuacja. W bunkrach jest większy ruch niż zazwyczaj. W samej kantynie panuje nieopisany ścisk. Każdy, kto nie ma konkretnej roboty, musi jakoś odreagować. Dyscyplina leży, ale przynajmniej żołnierze AI są w gotowości. Zamawiam alkohol i wycofuję się do kwater. W korytarzach tłok, zamieszanie. Przydałoby się porozmawiać z Maxem, ale ma dyżur przy komputerach. Wreszcie znajdują sobie jakiś kącik, żeby pomyśleć, żeby na spokojnie ułożyć raport. Najpierw fakty to była pierwsza sytuacja, kiedy zobaczyłam ten rodzaj obcego w całej jego okazałości. To samo tyczy się większości z nas. Poprzednie porwania miały miejsce w pewnym oddaleniu od granicy eksterioru i jedynie o nich słyszeliśmy. Raptem dwa razy wydarzyło się to dosyć blisko, ale wtedy chaszcze i pyłki przeszkadzały w obserwacji. Teraz stało się to przy samej szybie. Po każdym takim przypadku pojawiał się niepokój, a nawet terror, ponieważ znikał ktoś, kogo znaliśmy z widzenia. Zazwyczaj jeden z biologów albo ich pomocnik. Kolejny fakt. Od poprzedniego porwania minęło naprawdę sporo czasu. Myślałam już, że to się więcej nie powtórzy. Zmieniono procedury. Możliwie najwięcej pracy wykonywały roboty, a człowiek stawiał tylko kropkę nad i. Wychodził poza szybę tylko, kiedy musiał i kiedy było bezpiecznie. Ale jak się okazało, Obcy zareagowali na naszą zmianę strategii. A teraz co widziałam i co o tym sądzę? Uprawiałam gimnastykę kilkanaście metrów od szyby. Kątem oka ujrzałam, jak jeden z młodszych biologów, chyba asystent, zbiera próbki zaraz po drugiej stronie. Zeskrobywał jakąś formę życia roślinnego, może porosty, które pojawiły się na szybie. I wtedy, dosłownie znikąd, pojawiło się to coś. Biolodzy określili ten gatunek miarem sferachnoida. Dla mnie to wielki jak żrafa. Dziwny pająk ze zbyt dużą liczbą odnóży. Majajowaty, nazwijmy to głowotułów i bezpośrednio z niego wyrasta 20, może więcej nóg. Kiedy ten potwór stoi na ośmiu odnóżach, Kilka sterczy na boki, reszta zaś opada luźno, niczym włosy. Czasem sterczy w upiorny sposób. Zdarza się, że te nogi, których aktualnie nie używa do chodzenia, podrygują chaotycznie i widok ten przyprawia o obrzydzenie. No i to wszystko. Szkoda mi tego biedaka, chociaż nie znaliśmy się zbyt dobrze. Kojarzę go z jednej sytuacji na kantynie. Zalecał się do mnie, co bardzo mi pochlebia, gdyż na oko był dwa razy młodszy. Kulturalnie odtrąciłam jego zaloty. Już wtedy spotykałam się z Maxem, a z przyczyn higieniczno-zdrowotnych wybraliśmy relację na wyłączność. Nawet gdyby nie Max, prawdopodobnie nie zgodziłabym się pójść z tym facetem do łóżka. Najzwyczajniej w świecie nie podobała mi się jego pozbawiona twardego zarostu, nieco chłopięca twarz. Tak czy inaczej, to krótkie zdarzenie w kantynie sprawiło, że go zapamiętałam. Sygnatura raportu 200,022 Tytuł raportu O porwaniu Ostatnie słowo Dowódca naszej wyprawy Chyba synalek tego <laughs> W tym momencie czytający raport mężczyzna w garniturze chrząknął. Zamiast przeczytać epitet, dyrektorka Instytutu obwieścił nam nowe zasady bezpieczeństwa. Przedstawił też wyjaśnienie, dlaczego obowiązujące dotychczas procedury zawiodły. Otóż zabezpieczenie bezpośredniej okolicy kolonii opierało się na dronach, które specjalnymi czujnikami wykrywały formy życia. Detektory te zostały tak skalibrowane, żeby nie reagować na niewielkie zwierzęta których przecież było wszędzie pełno. Oprócz tego po okolicy zawsze krążył jakiś czołg, gotowy na wezwanie, gdyby drony wykryły zbliżające się niebezpieczeństwo i gdyby z jakichś powodów człowiek nie zdążył wrócić. Procedura ta zawiodła, ponieważ sferachnoid jakimś sposobem ominął wykrycie przez czujniki dronów. Tyle w temacie. Sygnatura raportu. 223,427. Tytuł raportu duszno. Dni, w które mam dyżur przy komputerach ciągną się w nieskończoność. Nasze byty AI są dobrze zaprojektowane i poza niegroźnymi i sporadycznymi malfunkcjami. Nie mam przy nich nic do roboty. Zabijam czas przeglądając nagrania z patroli. Bo sama z oczywistych przyczyn nie wychodzę poza szybę. Dni wolne od pracy są jeszcze gorsze, gdyż nie mam co robić. Jest co prawda wiele sposobów zabicia czasu, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym, ale jakoś mnie do tego nie ciągnie. Czekam tylko, aż grafik mój i Maxa ułożył się w ten sposób, że będziemy się mogli spotkać. Już od kilku ziemskich dni, niestety, kiedy ja mam wolne, on pracuje. I na odwrót. Przepracowałam ostatnią traumę związaną z potwornym pająkiem i porwaniem młodego biologa. Długimi godzinami spaceruję po eksteriorze, bo w bunkrach jest mi jakoś duszno. Patrzę się na tutejsze niebo i tutejsze, nazwijmy to, słońce. Jest ono jedną z głównych zagadek planety Advenis VIVO. Zacznijmy od tego, że planeta ta nie jest przypisana do żadnego układu gwiezdnego. Podróżuje ona przez pustkę i na pierwszy rzut oka wydaje się być miejscem mało prawdopodobnym do zaistnienia życia. Kiedy byłam mała, planeta ta wleciała w nasz układ słoneczny i teraz okrąża go powoli po ekstremalnie szerokiej orbicie. Naukowcy obliczyli, że okrąży ona słońce po 848 latach, po czym uwolni się z grawitacyjnego wpływu naszej rodzimej gwiazdy i znów poszybuje w odmęty kosmosu. To wcale nie tak długo, jeśli uświadomimy sobie, że znajdujący się bliżej Słońca Pluton, swoją drogą cieszę się, że ponownie włączono go w poczet planet. Obiega Słońce w okresie prawie 248 lat. Nie muszę chyba wspominać, że z tak odległego miejsca, jakim jest Advenis Vivo, Słońce jawi się jedynie jako wyraźna gwiazda. Teraz przechodząc do tutejszego słońca. Jest nim z całą pewnością sztuczny satelita, który co około 10 godzin obiega planetę. Uw satelita od strony widocznej z kosmosu pozostaje ciemny, a z jego strony stale skierowanej na planetę wydobywa się światło. Czyli tak, zasadniczo jest to lampa, która zastępuje światło słoneczne. I teraz wyobraźcie sobie, co działo się na Ziemi, kiedy ludzkość dokonywała kolejnych odkryć na tej planecie? Obserwacje przez teleskop księżycowy wywołały zamieszanie w świecie naukowym, ale do opinii publicznej przedostały się tylko jako ciekawostki. Pierwsza sonda natomiast wywołała szok. Już po wylądowaniu i przesłaniu pierwszych obrazów było widać, że pod gęstą atmosferą tętni życie. To nie było jakieś powolne odkrywanie śladów, wyciąganie wniosków, badanie bakterii czy dowodów pośrednich. Od razu, niczym niespodziewany cios prosto w twarz, zostaliśmy zarzuceni obrazami roślinności i dziwacznych owadów. Sonda wylądowała bowiem w najprawdziwszej pozaziemskiej dżungli. Jej robotyczne oko widziało tylko na wyciągnięcie ręki. Tak było tam gęsto od różnorakiego życia. Kolejne sądy nie odkrywały niczego naprawdę nowego, więc zorganizowano wyprawę. Ludzkość skutecznie przeprowadzała już podobne ekspedycje na wszystkie skaliste planety układu słonecznego, a także na wybrane księżyce planet gazowych. Mieliśmy więc jako gatunek pewną wprawę. Dzięki nowemu rodzajowi napędu statek matka docierał do miejsca docelowego. Tworzony był habitat a po kilku latach koloniści wracali do domu. Czasem zastępowani przez zmienników, a czasem zostawiali po sobie opustoszałe siedziby jako monument ku czci eksploracji kosmosu. Nigdzie nie natrafiono nawet na skamieniałości bakterii. A potem coś takiego. Advenis vivo. Przed odkryciem na niej życia znana jako Advenis 23 gdyż była dwudziestym trzecim skatalogowanym dużym obiektem, który wleciał w nasz układ planetarny. Na tutejszą zastępującą Słońce lampę natrafiliśmy dopiero my. Wysyłane z Ziemi sądy niczego nie wykryły. Wyobraźcie sobie zdziwienie naszego, pożal się Boże, w którego nie wierzą, dowódcy ekspedycji, kiedy z orbity zauważył tę lampę. Jak to się stało? Że nie dostrzeżono jej wcześniej? Nie wiem. Krąży ona dosyć nisko, więc może przeszkodziły górne warstwy atmosfery? Tak czy inaczej nie byliśmy przygotowani, żeby ją badać. Zaczęliśmy więc robić to, co zaplanowano jeszcze na Ziemi. I tak oto fotografujemy, katalogujemy, zbieramy i analizujemy te formy życia które udaje nam się złapać, zupełnie nie mogąc zrobić nic z pierwszym w historii sztucznym obiektem, którego nie stworzyła ręka człowieka. Z pewnością tej lampy nie skonstruowały te wszystkie zwierzęta i rośliny. Sądy, krążące nad powierzchnią planety, nie natrafiły na żadne miasta obcej cywilizacji. Więc, krótko mówiąc, nie wiadomo, kto to zbudował. Po naszej stronie szyby mamy liczne latarnie, więc trudno dostrzec, jak naprawdę wygląda świat na zewnątrz. Oświetlenie bazy ma przypominać nam o domu, sprawiać, że obiekty wyglądają swojsko. Ale ci, którzy wychodzili poza eksterior, mówią, że Advenis Vivo tonie w ciemnych kolorach. Dominuje kojarzący się z czarno-białymi fotografiami szary. A rolę drugoplanową pełnią najsmutniejsze odcienie innych kolorów: czerwieni, niebieskiego, zielonego, fioletu i błyszczącego metalicznego. Lampa daje światło i ciepło. Ale co ją zasila? Jakiś akumulator, który kiedyś się wyczerpie? Co się wtedy stanie z tym pełnym życia światem? Tak oto uprawiam sport na świeżym powietrzu, licząc na to, że jednostajne buczenie filtrów nigdy nie ustanie i nie zaleje nas powietrze z zewnątrz. Innym razem spaceruję w sąsiedztwie szyby, mając nadzieję, że rzeczywiście wytrzyma ona każdy potencjalny atak. Chodzę też w świetle latarni, a kiedy zawędruję w jakąś martwą strefę, w której zaczyna dominować wisząca na niebie lampa, Przejawiam samolubne pragnienie, żeby cywilizacja, która ją stworzyła, okazała się martwa. Może nie widzimy jej śladów, ponieważ ruiny miast porasta dżungla? A może, żeby natrafić na konstruktorów sztucznego słońca, trzeba kopać pod powierzchnią? Patrzę na wyjałowioną glebę i dostrzegam grzyby. Sygnatura raportu 223,429. Tytuł raportu: Malfunkcja słupów emisyjnych. Nasza kolonia liczy ponad setkę osób. Najwięcej jest wśród nas biologów oraz ludzi związanych z budownictwem, inżynierowie, specjaliści od konkretnych systemów. Wszyscy to profesjonaliści. Śmietanka. A jednak jakimś cudem o awarii słupów emisyjnych dowiedzieli się dopiero, kiedy na ziemi eksterioru zaczęły pojawiać się roślinki. Znajomy mi biolog, ten, którego bawi Vivisekcja sekcja obcych, wyjaśnił mi, że to nie roślinki ani nie grzybki, ale bardzo duże organizmy jednokomórkowe porośnięte innymi organizmami jednokomórkowymi. Jakimś sposobem i w jakimś nie do końca znanym celu żyjątka te nawarstwiają się i tworzy się coś, co wygląda jak maleńki grzyb. Facet uspokoił mnie, że owe mikroby giną w zetknięciu z ludzką florą bakteryjną. Mimo to wcale nie sypiam lepiej. Nieco komfortu przywróciło mi dopiero naprawienie systemu. Spokojnie. Główny inżynier, wykonawszy konserwację, zwrócił się do zebranych kolonistów: Jeżeli coś naprawdę groźnego próbowało się do nas przedostać, to już nie żyje, albo właśnie umiera w męczarniach. Zaśmiał się na koniec i oparł rękę o bezgłośnie pracujący występ słupa emisyjnego. Sygnatura raportu: 2, 2 3 Koma 443 Tytuł raportu. Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. Psycholożka powiedziała mi, że takie prowadzenie raportów jest ok. Kiedy pracuję, skupiam się na bytach AI. A w dni, kiedy tego nie robię, mogę się bawić w pisanie pamiętnika, zwierzanie się samej sobie, przełożonemu. Albo jakiejś nieokreślonej osobie, która będzie to czytać, jest korzystne dla mojej psychiki. Jednocześnie to tak niewielkie uchybienie regulaminu, że zgodnie z prawem pracy nie można mnie za to pociągnąć do odpowiedzialności. Raporty piszą zgodnie z prawdą, tak? I to mam w umowie. A kwestia ich formy oraz tego, że mają być zwięzłe, to z formalnego punktu widzenia tylko czyjeś widzi mi się. A zatem w sytuacjach, kiedy będę miała potrzebę się wygadać, a nigdzie w okolicy nie będzie Maksa, ani mojej psycholożki, będę pisać w raporcie. Sygnatura raportu 223,444 Tytuł raportu Lektura Z nudów czytam sobie wydaną nie tak dawno publikację profesora Lukasa Stefańskiego. Miałam z nim zajęcia na studiach, więc momentami czułam się, jakbym znów siedziała na auli uniwersyteckiej. Ach, ta nostalgia. Na dwudziestej stronie swojego dzieła o wpływie sztucznej inteligencji na sztukę i kulturę epoki postinformacyjnej profesor wskazywał na podobieństwa w funkcjonowaniu umysłu ludzkiego i umysłu sztucznej inteligencji. Według niego myślenie kreatywne AI nie różni się zbytnio od ludzkiego. Jedno i drugie opiera się na przetwarzaniu tego, co już było. Kreatywność to układanie ciągle tych samych klocków, a rzeczą naprawdę oryginalną nie jest użycie nowego zestawu bo takowy nie istnieje ale wykorzystanie starego w niespotykany dotychczas sposób. Wobec tego, tworzenie dzieł kultury jest pracą odtwórczą. Polegającą na łączeniu już znanych elementów. I, jak argumentuje profesor, jest tak zarówno w przypadku człowieka, jak i sztucznej inteligencji. Ten sam proces. Nieco dalej profesor robi dygresję o inteligencji emocjonalnej. Argumentuje on, że skoro u człowieka odpowiedź emocjonalna na bodziec jest zależna od czynników warunkujących, Będących kombinacją genetyki i procesów socjalizacji, to nie różni się ona zbytnio od odpowiedzi emocjonalnej bytu AI, która też zależy od warunkowania. A zatem inteligencja emocjonalna bytu AI jest prawdziwa tak samo jak ludzka. Choć jako praktyk zawodu, a nie teoretyk, wdałabym się z profesorem w polemikę, to przyznam, że dręczą mnie teraz dwa pytania. Czy kod napisany przez programistę można pod względem funkcji porównać do ludzkiego DNA? I w jakim stopniu uczenie maszynowe i uczenie głębokie jest odpowiednikiem procesu socjalizacji u ludzi? Swoją drogą uwielbiam to wydanie. Papier syntetyczny daje wrażenie obcowania z tradycyjną książką, taką w starym stylu. Sygnatura raportu. 223,445 Tytuł raportu Dyżur przy komputerach oraz niepokojąca obserwacja Tu Ksandra Wyszkorońska Melduję, żeby byty AI działają sprawnie. Natomiast po skończonej pracy przeszłam się wzdłuż szyby. Żeby zażyć trochę ruchu i natrafiłam na przedstawiciela gatunku, który wszyscy oprócz biologów nazywamy kozami. Pierwszą dziwną rzeczą, jaką zaobserwowałam, było miejsce, w którym stała koza. Osobnik wybrał skalisty fragment powierzchni, co jest niespotykane u tego gatunku. Już z daleka widziałam, że przebywanie w tamtym miejscu sprawia tej istocie trudności. A potem włosy zjeżyły mi się na głowie, bo ujrzałam coś jeszcze dziwniejszego. Zbliżyłam twarz do szyby najbardziej jak mogłam, żeby nabrać pewności. Plastyczny organ czuciowy, który sama dla uproszczenia nazywam głową, łudząco przypominał mi twarz jednego z członków załogi. Efekt ten można porównać do wypukłego lustra, przy czym to nie moja podobizna odbijała się na jego powierzchni. Natychmiast powiadomiłam oficera bezpieczeństwa. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego akurat jego. Było po nim widać, że nie wierzy, ale zareagował podręcznikowo. Dwóch żołnierzy wybiegło, żeby pochwycić zwierzę. Niestety, zanim zdołali je zobaczyć, odeszło w gęstwinę. Sygnatura raportu: 223,654 tytuł raportu: Niepokojąca obserwacja. Siedziałam w kantynie w oczekiwaniu, aż Max skończy dyżur. Zażywałam alkohol i rozmawiałam z innymi. Okazało się, że nie jestem jedyną osobą, która widziała ostatnio coś podobnego. Dwóch techników i jeden biolog zauważyli kozę z jak to określili, twarzą kogoś znajomego. W każdym przypadku był to uprzednio uprowadzony członek załogi. Z jednej strony niezmiernie się cieszę, że nie jestem sama, z drugiej czuję, jak w moim gardle rośnie obrzydliwa gula, niepokój tak namacalny, że powoduje u mnie odruch wymiotny. Powstrzymuję go i przypominam sobie tę twarz. To był tamten młody asystent biologów. Ten sam, który jakiś czas temu próbował mnie poderwać właśnie tutaj, w kantynie. Jego twarz, umieszczona na głowie kozy, wyglądała okropnie. Może nie sama twarz, ale fakt osadzenia jej w miejscu, gdzie na pewno nie spodziewałam się jej zobaczyć. On patrzył na mnie, ale oczyma bez wyrazu. Pustymi, niewidzącymi, zupełnie, jakby był żywą ozdobą na głowie tego czegoś, tej kozy. A zatem cieszę się, że koloniści przestaną uważać mnie za wariatkę, ale jednocześnie nie mogę się już oszukiwać, że mi się wydawało. Skoro inni również to widzieli, to nie tylko ja mam problem. Ma go cała nasza kolonia Sygnatura raportu 226,777 tytuł raportu Przemyślenia o Bogu Odrzuciło mnie zupełnie od jedzenia mięsa, kiedy zobaczyłam, co oni robią. Chodzą sobie teraz korytarzami interioru, w których czuję się bezpiecznie, zupełnie. Jak rezydent więzienia dla niegroźnych przestępców podczas spaceru pomiędzy stołówką a celą. Nic złego wydarzyć się nie może, bo najgorsze już miało miejsce. Zapadł wyrok, muszę tu tkwić i nawet złożenie wypowiedzenia nic nie pomoże. Oczywiście, tak tylko plotę. Nikt o zdrowych zmysłach, choć moja psychika nie jest już tak silna jak kiedyś. Nie odszedłby z pracy w takim momencie. Wszyscy i tak jedziemy na jednym wózku, a żeby się stąd wydostać, musimy czekać na zakończenie misji. Gdybym teraz wypowiedziała umowę, straciłabym prawo do dodatku rodzinnego, który w razie mojej śmierci pomoże moim córkom jakoś stanąć na nogi. Kiedy zobaczyłam, co dzieje się w stołówce, doznałam obrzydzenia. Ale nie komentowałam tego. Po prostu wyszłam, nie zwracając uwagi na głupkowate komentarze, zachęty, żeby dołączyć i śmiechy. Docieram teraz do kantyny, bo chcę zażyć alkoholu. Zamknięta, niestety. Nagle nachodzą mnie przemyślenia o Bogu. Będąc ateistką, mam na myśli koncept Boga, a nie jakiś nienależący do naszego świata byt. Otóż każda istota, która posiada nad innymi przewagę tak wielką, że trudno ją sobie wyobrazić, będzie przez tych słabszych uważana za Boga. Przeciętny Egipcjanin w okresie Starego Państwa żył około 34 lata, i w wyliczeniach tych nie uwzględnia się śmiertelności niemowląt. Dla takiego biednego, spracowanego egipskiego rolnika faraon, który miał zapewnione wszystkie dostępne wygody, i mógł żyć naprawdę długo, rzeczywiście reprezentował wyższą, boską ligę. Otaczano go taką czcią, że zaszczytem była możliwość ucałowania ziemi, po której stąpał, a bezpośrednio całować stopy faraona mogli tylko najbardziej zasłużeni poddani. O ile faraon nie był bogiem formalnie, to już za życia przeznaczano go do wstąpienia w poczet bóstw. Dla biednego rolnika któremu choroby zakaźne zabrały większość dzieci, a zwyrodnienie stawów spowodowane ciężką pracą pozbawiło chleba, król mógł się jawić jako istota z zupełnie innego świata. Czy zwierzęta, które odłączamy od ich naturalnego habitatu celem przeprowadzania badań mają samoświadomość? Biolodzy mogą mówić co chcą, ale ja uważam, że mają. Niektóre okazy są tak niesamowite, że zdarzają się być złożoną formą życia do potęgi. Jak odbierają to, co z nimi robimy? Za pomocą zmysłów, rzecz jasna, tylko co dalej? Impulsy są zamieniane na ból? Czy obcy, poza zwierzęcym strachem i cierpieniem, odczuwają coś więcej? Czy zdają sobie sprawę z tego, że dzieje im się krzywda? A kwestia inteligencji? Zajmujemy się produkcją bytów, które symulują inteligencję, ale czy bylibyśmy w stanie dostrzec ją u organizmów z Advenis Vivo? Tak odmiennych od wszystkiego, co znamy. My rozglądamy się za miastami i autostradami, nie biorąc pod uwagę przepaści. Jaka dzieli kulturę ludzi od kultury potencjalnych inteligentnych obcych? Skąd pewność? Że otaczająca naszą kolonię dżungla nie jest jakimś megamiastem. Bez względu na to, jaki stopień samoświadomości czy inteligencji posiadają obcy, porywający ich ludzie są bogami. W przypadku większości gatunków możemy bezkarnie robić to, na co przyjdzie nam ochota. Jeśli jesteśmy bogami, to doprawdy szalonymi, okrutnymi. Kilku biologów dogadało się z żołnierzami i urządzili sobie safari. Teraz jedzą to, co upolowali i usmażyli. Mój ulubiony biolog, widząc moją skonsternowaną minę, kiedy weszłam do stołówki, zażartował, że właśnie wrzucił do gara głowę chłopaczka, który mnie kiedyś podrywał. Towarzyszący mu żołnierz czynił jeszcze bardziej niesmaczne żarty, ale nie mam zamiaru ich relacjonować. Oficer bezpieczeństwa stwierdził, że zwiększenie poziomu swobody wpłynie pozytywnie na morale. Niech sobie jedzą, oby nie naruszyli już skatalogowanych próbek, powiedział, kiedy przyszłam ze skargą. Nawet na mnie nie spojrzał. Patrzył się wciąż w ekran komputera. Do dowódcy wyprawy nawet się nie fatygowałam. Sygnatura raportu 226,790 Tytuł raportu Oficer do spraw bezpieczeństwa A co, jeśli ta lampa to też organizm? Zapytał nasz oficer do spraw bezpieczeństwa w jednym z nielicznych momentów, kiedy oderwał się od komputera. Przy tejże okazji opowiem co nieco o siłach zbrojnych chroniących naszą kolonię. Ostatnimi czasy myślę o tym coraz więcej. Nachodzą mnie przeczucia. Megas Pandrowski to mięśniak z wdowim garbem. Groteskowo wielki, z groteskowym wdowim garbem. Jeszcze na etapie ciąży rodzice poddali go zabiegowi który miał predestynować go do roli profesjonalnego atlety lub żołnierza. Został jednym i drugim. Podobno wygrywał walki bokserskie, jakieś słynne. Ja się Mordobiciem nie interesuję, nie robi to na mnie wrażenia, więc nie wiem, czy zdobył wszystkie 16 pasów Mistrza Świata, czy tylko był w czołówce. Fakt jest taki, że dzięki prenatalnym modyfikacjom z łatwością rozbudowywał masę mięśniową, co pomogło mu w karierze sportowca, a potem żołnierza. W końcu okazało się, że oprócz brutalnej siły i wytrzymałości, Megas posiada zdolności programowania, komunikowania się z AI, oczywiście na niższym poziomie niż moje, i organizacyjno-przywódcze. Wobec tego awansował. Zamiast biegać z plecakiem. Karabinem i wyrzutniami wielofunkcyjnymi zaczął zasiadać w centrum dowodzenia. Rząd przypisał go i jego oddział do ochrony naszej ekspedycji. Wdowi Garb? Od czasu awansu ten niemłody już facet przez większość doby siedzi skulony przy komputerze i zarządza swoimi zabawkami. Dotychczas wojskowość w ogóle mnie nie interesowała, ale czasy się zmieniły. Bywa że po jakimś incydencie latam przerażona do oficera bezpieczeństwa i żądam, żeby przedstawił mi środki ochrony, jakie przedsięwziął. Megas uwielbia opowiadać o uzbrojeniu, więc wykorzystywał moje wtargnięcia do gadania o żołnierzach, sprzęcie i taktyce. Im więcej o tym słucham, tym chętniej wyobrażam sobie nasze oddziały w akcji. Wstydzę się sama przed sobą. Nigdy nie przyznam tego na głos. Mogę to co najwyżej opisać w raporcie, a pomaga mi w tym alkohol, który zażywam coraz częściej. To chore, ale im bardziej narasta mój strach wobec tutejszych organizmów, tym większym zainteresowaniem darzę wojsko. Posiadamy cztery zestawy roju szerszeni. Szerszenie to drony zwiadowczo-samobójcze, innymi słowy amunicja krążąca z funkcją pogłębionego zwiadu. Regularnie latają nad całą kopułą eksterioru i wypatrują zagrożeń. Niegdyś robił to jeden rój, ale obecnie latają trzy. Koszta wzrosły, ale wygląda na to, że znów wyprzedzamy te wielkie jak żyrafa pająki o krok. Każdy rój to osobny byt AI. Znam je dosyć dobrze. Na wyposażeniu mamy też dwie amfibie wodnolądowe. To bardzo stare pojazdy. Tak stare, że muszą je pilotować ludzie. Mają manualną skrzynię biegów, a tylko system uzbrojenia pokładowego jest zautomatyzowany w wyniku modernizacji. Zabraliśmy je na wyprawę z przyczyn praktycznych. Te pojazdy są nie do zdarcia. Naprawdę niewiele rzeczy może się w nich popsuć. Potrafią przewieźć do 10 pasażerów. Dysponują uzbrojeniem o średniej sile rażenia. Najdroższe czym możemy się pochwalić to dwa czołgi klasy Waran. Raczej średni pancerz, ale duża mobilność i potężna siła ognia. Posiadają tylko jedną armatę. Do tego wcale nie szybko strzelną, ale za to kilka rodzajów amunicji. Podobno jeden taki nowoczesny pocisk kosztuje tyle, co mikrokawalerka w Warszawie. Szaleństwo. Znam oba czołgi, każdy z nich jest nieco innym bytem AI. Nie mają imion, ale po rozmowach z nimi nazwałam jednego Achilles, a drugiego Temujin. Odpowiada to taktyce, jaką preferują. Ludzkich piechurów mamy trzech. To bardzo silni, inteligentni i brutalni ludzie. Każdy z nich przeszedł modyfikacje prenatalne. Na ekwipunek takiego żołnierza składa się zbroja kuloodporna, broń ręczna, wyrzutnia specjalnego przeznaczenia, amunicja oraz noszona na plecach ładowarka do drona oraz sam dron. Który jest osobistym towarzyszem żołnierza. Wszystko waży prawie 100 kg, ale chyba wspominałam już, że ci predestynowani do roli wojowników są silniejsi niż reszta społeczeństwa. Wreszcie, na samym końcu, mamy tak zwany arsenał pracowniczy. Każdy cywilny pracownik kolonii posiada przypisaną do siebie broń i trzy magazynki. Są to szybkostrzelne, bezodrzutowe karabiny łamane, czyli zależnie od sytuacji mogą być długie i celne na duże odległości, albo krótkie, poręczne i skuteczne na bliski dystans. Karabiny te leżą sobie w arsenale i czekają na wyjątkową sytuację. Wiem, że gdzieś tam jest broń z moim nazwiskiem na pasku identyfikacyjnym. Póki co, nawet jej nie widziałam. Oficer do spraw bezpieczeństwa, siedząc przed monitorem, sprawuje pieczę nad sprzętem i żołnierzami. W razie wielkiego zagrożenia może też przeprowadzić ćwiczenia i wydać broń kolonistom. Bez względu na to, jak bardzo nie lubią tego palanta, muszę przyznać, że on i jego zespół robią co mogą. Ale, żeby sądzić, że lampa to organizm, proszę. Nieubłaganie nadszedł czas, kiedy mężczyzna w garniturze zmęczył się czytaniem, a i zebrani w sali przesłuchań musieli wstać, żeby rozprostować kości czy skorzystać z ubikacji. Zarządzono przerwę. I Was, szanowni słuchacze, zapraszamy na krótką przerwę, w ramach której zareklamujemy Wam powieść Źródło mrozu. Zostańcie przy odbiornikach. Bo po reklamie poznacie dalsze rosy Ksandry Wyszkorońskiej. To znaczy, o ile tego chcecie, bo wkrótce może się zrobić nieprzyjemnie, makabrycznie. A przechodząc do źródła mrozu, coś go zbudziło. Nagle i brutalnie, choć jeszcze nie wiedział, co to było. W tej konkretnej chwili mógł być pewien tylko wszechogarniającego niepokoju. To uczucie wyraźnie mówiło mu, że coś jest nie tak. Może to ów niepokój wybudził go ze snu? Nie. Nie dające spokoju odczucie stanowiło skutek. Kilka krótkich chwil zajęło mu zorientowanie się, gdzie jest i co stanowi przyczynę. Cisza. To. Ona wybudziła go z odrętwienia i zasiała niepokój. Było cicho, jak w grobie. To był fragment, a teraz opis od wydawcy. Źródło mrozu to powieść, która buduje atmosferę niezwykłości i lęku. Porusza kwestię braku szczerości wobec bliskich w obliczu walki o przetrwanie. A wnikliwego czytelnika zostawia z niewygodnymi pytaniami dotyczącymi moralności oraz stanu psychicznego ludzi. Przede wszystkim jest to wciągający horror, który zaskakuje, wywołuje emocje i straszy niepokojącym, ciężkim klimatem. Dziękujemy za wysłuchanie reklamy Źródła Mrozu, książki R. G. Sawickiego, autora opowiadań Dawek Grozy. Jeśli opis cię zaciekawił, wciśnij pauzę. Wpisz w wyszukiwarkę źródło mrozu i zamów swój egzemplarz. Już za chwilę dalszy ciąg programu. W pomieszczeniu nikogo nie było. Wentylatory wciąż pracowały. Ale robiły to bezgłośnie. Na długo przed końcem przerwy do sali wszedł mężczyzna w garniturze. Chciał przez jakiś czas pobyć sam, w ciszy i w ciemności. Uspokajało go to. W ekspedycji stracił ukochanego syna, a mimo to tak bardzo pragnął, żeby na adweni z wysłano kolejną wyprawę. Mężczyzna zamrugał. Miał mokre oczy. Nic się nie stało. Zginął przecież tylko jeden żołnierz. Przypomniał sobie słowa cesarza Decjusza, który na wieść o śmierci syna pokazał godny męża stanu stoicyzm. Mężczyzna w garniturze wiedział, że cytat nie jest do końca adekwatny, a słowa nie są w pełni prawdziwe bo gdyby to był rzeczywiście tylko jeden żołnierz. Szanowni zebrani, zaczął mężczyzna, kiedy przerwa dobiegła końca, a wszyscy najważniejsi goście powrócili już na swoje miejsca. Dotychczas celowo nie czytałem tych raportów, które dotyczyły wyłącznie służbowych zadań Ksandry Wyszkorońskiej. Teraz jednak owych standardowych wpisów będzie coraz mniej, a wypadki na kolonii badawczej potoczą się jeden za drugim. Wobec tego nie będę niczego pomijał. Nikt mu nie odpowiedział. Naprzeciw niego siedzieli ludzie i hologramy, w większości zmęczone lub smutne twarze. Dla każdego z nich był to długi dzień. W oczach niektórych dało się dostrzec przebijającą się przez znużenie ekscytację. Wbrew pozorom, dla wielu przesłuchanie w sprawie wysłania kolejnej ekspedycji miało niewielki priorytet. Część spośród zebranych uczestniczyło z przymusu. Mężczyzna w garniturze nie potrafił wyczuć w którą stronę przechyla się szala decyzji. Wszystko zależało od ministra, a z jego twarzy nie dało się niczego wyczytać. Po przerwie również pojawił się jako głos. Nawet nie było pewności, czy siedzi przy odbiorniku. Nie odezwał się ani słowem. Cóż, pomyślał mężczyzna w garniturze. Nie pozostaje mi nic innego, jak kontynuować. Sygnatura raportu 289,400 Tytuł raportu Dyżur przy komputerach Tu Ksandra Wyszkorońska. Melduję, że byty AI działają bez zarzutu. Sygnatura raportu 299,073 Tytuł raportu Dyżur przy komputerach Tu Ksandra Wyszkorońska Melduję, że wykryłam malfunkcję bytu sterującego o numerze 12. Wykonałam czynności naprawcze. Melduję, że na koniec dyżuru wszystkie byty AI w bazie działają poprawnie. Sygnatura raportu 300,428. Tytuł raportu. Radosne wieści o ekspedycji. Tu Ksandra Wyszkorońska. Melduję, że niezmiernie się cieszą z wyznaczenia mnie na członka ekspedycji poza bazę. Jakże jestem uradowana. Sarkazm. Przeszłam już nawet przeszkolenie z obsługi broni. Jak dla mnie, karabin łamany jest cholernie ciężki, ale rzeczywiście strzela bez odrzutu. Jego siła ognia jest potworna, ma dwa przyciski. Ten wyżej, który jest najłatwiejszy do wciśnięcia, odpowiada za tak zwany ogień standardowy, czyli konwencjonalny pocisk wylatuje przez lufę i trafia w cel. Niższy guzik uruchamia wzmacniacz. To takie dziwne zgrubienie po środku lufy. Ustrojstwo nasyca wylatujące pociski cząstkami, które dodają im energii. To jest tak zwany ogień burzący. Żeby go prowadzić, trzeba jednocześnie wciskać oba przyciski. Jest to męczące dla palców, ale to dobrze. Ogień burzący to coś przerażającego. Nauczyłam się już, że należy stosować go tylko w ostateczności. Wzmacniać szybko się nagrzewa i może doprowadzić do uszkodzenia broni. Karabin łamany posiada taką funkcję, że można go dostosować do strzelania na krótki lub daleki dystans. Niestety przestawienie go z jednego trybu w drugi jest karkołomne. Wymaga sporej siły. Jestem zdania, że tylko zawodowi, modyfikowani prenatalnie żołnierze, są w stanie zmieniać tryb prowadzenia ognia podczas walki. Na koniec dodam, że na bliską odległość strzelam całkiem celnie. Pochwalono mnie, więc poczułam się dumna. Po jakimś czasie, kiedy opadło podniecenie wynikające z tego, że po raz pierwszy trzymałam w ręku karabin uświadomiłam sobie że tak naprawdę nic nie umiem przecież celowałam jedynie dostojącej w miejscu tarczy sygnatura raportu 308,000 tytuł raportu szok kulturowy wspominałam jakiś czas temu że nie bierzemy pod uwagę przepaści kulturowej między nami a potencjalną obcą cywilizacją. Otóż okazało się, że nie miałam racji. Zwracam honor. Dopiero co rozmawiałam ze specjalistą od komunikacji z obcymi cywilizacjami. Jak się zapewne domyślacie, jego praca jest czysto teoretyczna. Facet powiedział mi, że na jego wydziale jak najbardziej zdają sobie sprawę z ryzyka, że rozpoznanie obcej cywilizacji może być dla nas niemożliwe. Natomiast nie uwzględnia się tego w protokołach postępowania. Dlaczego? Z przyczyn praktycznych. Teoria głosi, że jeżeli obca cywilizacja jest nierozpoznawalna z ludzkiego punktu widzenia, komunikacja z nią z dużym prawdopodobieństwem będzie niemożliwa. Wobec tego, cytując mojego rozmówcę, jeśli nie potrafimy się z nimi porozumieć, należy ich zakwalifikować do zbioru zwierząt i prowadzić nad nimi badania tak, jak prowadzi się je nad mrówkami, stadem lwów czy meduzami w oceanach. Dodał jeszcze, że postępowanie można zmienić dopiero, kiedy badanie ujawni jakieś nowe fakty. Podsumowując, na obcej planecie szukamy miast i szlaków komunikacyjnych, ponieważ właśnie one są objawem działalności istot, które jesteśmy w stanie zakwalifikować jako cywilizowane. Sygnatura raportu: 308,040. Tytuł raportu: Obawy. Stresuję się. Wypad poza bazę coraz bliżej. Jednocześnie przyznam, że zżera mnie ciekawość. Co takiego odkryli? Że potrzebują mnie poza eksteriorem. Już niebawem się dowiem. Sygnatura raportu 309,189: Tytuł raportu Dyżur przy komputerach. Tu Ksandra Wyszkorońska. Melduję, że wszystkie byty AI w bazie działają poprawnie. Sygnatura raportu 310,001 Tytuł raportu Ekscytacja czy przerażenie? Bardziej się boję czy nie mogę się doczekać? Moje zaciekawienie narasta. Nie da się tego przesłonić pesymizmem i moimi ciągłymi żartami o tym, jak to dowództwo złoży nas w sferach noidom w ofierze. Nikogo ten kawał nie bawi, swoją drogą. Kiedy o tym wszystkim myślę, trzęsą mi się ręce i muszę częściej chodzić do ubikacji. Coraz więcej czasu spędzam w grobowej ciasnocie interioru. Niekiedy myślę, że naprawdę lepiej byłoby zażyć mocne lek w dużej ilości oraz alkohol, położyć się na łóżku i po prostu przestać istnieć. Na szczęście zdaję sobie sprawę z tego, że to przejściowe. Mam po co żyć moje córki, Max, wreszcie praca. Przecież nikt mnie nie zmuszał do podpisania kontraktu. Wiedziałam, że misja jest niebezpieczna. Jedna z sąd, które są regularnie wypuszczane przez orbitujący gdzieś nad nami statek matkę, wreszcie natrafiła na coś odbiegającego od tutejszej normy. Taka sonda niestety nie potrafi przyjrzeć się obiektowi z bliska. Wobec tego dalsze badania spadły na nas. Megas wysłał rój szerszeni na zwiady. Założę się, że wziął to za kolejny fałszywy alarm. Liczył na to, że drony odkryją jakąś skałę, albo zwyczajny fragment kosmicznej dżungli, który tylko z perspektywy sądy wyglądał jak sztuczny obiekt. Ale nie. Okazało się bowiem, że to budynek, albo statek kosmiczny, ewentualnie jakiś monument. Drony nie były w stanie rozwikłać zagadki. Widziałam już obrazy, które są owocem ich pracy. Niewiele na nich widać. Na ujęciach zazwyczaj jest fragment krajobrazu, żeby był jakiś punkt odniesienia. Na niemal każdym zdjęciu widać też rośliny. Bo obiekt naszych zainteresowań wyrasta z dżungli. Ściany obiektu, o ile można je tak nazwać, są sfotografowane w wysokiej rozdzielczości, jednak ich widok niewiele mi mówi widzę płaską, nieciekawą powierzchnię, miejscami porośniętą tutejszą florą. Nic w wyglądzie fragmentów tego obiektu nie świadczy o tym, że jest on pozaziemskiego pochodzenia. Z drugiej strony, z tych zdjęć emanuje jakaś przedwieczna, kosmiczna groza. Mimo z pozoru nudnej powierzchowności, nie da się przecież zaprzeczyć, że jest to sztuczny obiekt pochodzenia pozaziemskiego. Nigdy w życiu nie czułam czegoś podobnego. Nie mogę się doczekać przeżywam jakąś chorą ekstazę na myśl o zatknięciu się z fizycznym dowodem na istnienie cywilizacji pozaziemskiej i równocześnie w głębi serca chcę znaleźć się jak najdalej stąd. Natężenie stresu jest przeogromne. Sygnatura raportu 311,098. Tytuł raportu: Kontrola Systemów bezpieczeństwa tu Ksandra Wyszkorońska. Melduję, że wszystkie bojowe byty AI działają poprawnie. Sygnatura raportu 312,000. Tytuł raportu. Niedługo ruszamy. Będąc na świeżo po jakże uroczystej przemowie kierownika naszej kolonii, stwierdzam, że to co zamierzamy zrobić to szaleństwo. Ekspedycję do obiektu będzie osłaniał jeden czołg, dwóch żołnierzy i dwa roje szerszeni. Wydaje się, że to sporo, ale biorąc pod uwagę fakt, że cywilnych badaczy będzie dwudziestu, to stanowczo za mało. Obawiam się, że te wielkie, jak żyrafa, pająki nie będą miały trudności z porwaniem kilku z nas. Kolumna marszowa się rozciągnie. Żołnierze nie upilnują każdego, a fakt, że rozdano nam broń, niczego nie zmieni. Jesteśmy cywilami, a nie korpusem piechoty do walki w dżungli. Sprawdzałam nawet w umowie, czy mogę się wykręcić od wyprawy, nie tracąc praw do dodatku rodzinnego. Niestety, kontrakt jest skonstruowany w ten sposób, że nie mam manewru. Co do przemowy kierownika, Trwała ona zbyt długo. Męczył nas zagadnieniami, o których wszyscy wiemy. Podkreślał znaczenie odkrycia i zagrzewał nas do wysiłku. Nigdy go takiego nie widziałam. Chyba przeczytał na szybko poradnik o motywowaniu pracowników. Było widać, że stosuje jakieś techniki komunikacyjne, gestykuluje, stara się patrzeć nam w oczy. Niestety nie miał czasu porządnie przećwiczyć tego, co wyczytał. Żałuję, że również my, cywilni pracownicy kolonii, nie mieliśmy więcej czasu na ćwiczenie z bronią. Trzymam ten karabin i wciąż mam wrażenie, że jest to coś obcego, sprzęt wypożyczony z jakiejś osobliwej wystawy, tylko na chwilę. Trudno mi sobie zwizualizować, że miałabym strzelać do czegokolwiek innego niż do tarczy. Sygnatura raportu 312,050 Tytuł raportu Za chwilę ruszamy. Uspokoiłam się trochę, kiedy okazało się, że jedziemy transporterami, aż dziwne, że nie pomyślałam o tym wcześniej. Widocznie w sytuacji stresowej stają się mniej domyślna. Dziesięciu badaczy w jednej amfibii wodnolądowej i dziesięciu w drugiej. Zawodowi żołnierze za kółkiem. Jeden rój dronów na szpicy, a drugi nad nami. Czołg klasy Waran na przedzie kolumny. Byt AI, którego nazywam Achilles. Wojownik doskonały. Naprawdę jestem nieco spokojniejsza. Szanowni zebrani, mężczyzna odłożył kartki i wygrzebał z kieszeni niewielkie urządzenie. Usłyszycie teraz ostatni z raportów wyszkorońskiej. Zaczął majstrować przy urządzeniu. Po chwili z pomocą przyszła mu AI i odtwarzacz uzyskał łączność z głośnikami na sali. Posiadamy ten raport w formie oryginalnej, jako nagranie sporządzone przez samą Wyszkorońską. Już miał wcisnąć play, ale się zawahał. Chcę tylko wyrazić nadzieję, że wyciągniecie z tego właściwe wnioski. Sygnatura raportu. 6, 2, 1, 6, tytuł raportu: Pamiętam, nie chcę pamiętać, pamiętam, nie chcę pamiętać, pamiętam, nie chcę pamiętać. Frazę tę powtórzono kilkaset razy. Mój umysł jest w połowie obcy. Moje ciało kalekie. Posiadłam nadludzką pamięć, jednocześnie brakuje czegoś w moich wspomnieniach. Paradoksalnie stałam się jeszcze cenniejsza, jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że nic nie znaczę. Oto mój finalny raport. Sporządziłam go po jakimś czasie, ale pamiętam wszystko, czego pamiętać nie chcę. Transportery wodno-lądowe czekały na nas poza szybą eksterioru. Były w zasięgu wzroku. Musieliśmy przejść raptem kilkadziesiąt kroków. Zakładając kafanter, patrzyłam na przesadzistą sylwetkę Achillesa. Podziwiałam ostre krawędzie jego pancerza i groźnie wyglądające działo. Kątem oka widziałam biologów, którzy również szykowali się do wyjazdu. Był wśród nich i ten psychol, którego podniecała wiwisekcja oraz zjadanie obcych. Pomyślałam, że bliżej mi do bytu AI, który sterował czołgiem, niż do biologa i jego kumpli. Max Ogariusz również został byty był do wyprawy. Oprócz nas inżynierowie, a także ci ludzie, którzy do tej pory mieli najmniej roboty, kosmolog, fizyk, chemik, lekarz oraz naukowcy z wydziałów humanistycznych. Twarze niektórych były zielone ze strachu. Do czasu, bo potem założyli hełmy. Ustawiłam się w kolejce do śluzy. Skafander miał na sobie liczne zgrubienia, systemy podtrzymywania życia. Zdawał się obcy, nienaturalny. Nic dziwnego, ponieważ nie miałam zbyt wiele okazji, żeby się do niego przyzwyczaić. Na ogół to biolodzy wychodzili poza szybę i oni zdawali się poruszać w tym ustrojstwie z jako taką gracją. Poczułam na ramieniu czyjąś dłoń. Max stanął tuż za mną. Wciąż miał podniesioną przyłbicę. Uśmiechał się do mnie. Odpowiedziałam tym samym, choć nie wiem, czy to zauważył. Ja swój hełm już szczelnie zamknęłam. Zrobiłam to jako jedna z pierwszych. Być może podświadomie bojąc się samego zbliżania się do śluzy. Zabrałam ze sobą dwa przenośne pojemniki. Płaski i całkiem lekki, zawierający mój sprzęt, mieścił się na brzuchu. Miałam w nim raptem kilka narzędzi i program do komunikacji z AI. Wątpiłam w to, że zbytami AI może stać się coś złego, bo sprawdziłam je tuż przed drogą. Ale kierownik, nie wiedzieć czemu, zażyczył sobie niejednego Lecz dwóch specjalistów od komunikacji ze sztuczną inteligencją. Sam został w bazie, przy monitorach, razem z Megasem Pandrowskim. Jeśli chodzi o drugi pojemnik, był nim plecak na żywność, wodę i medykamenty. Zmieścił się do niego jeszcze zapasowy magazynek do karabinu, który z kolei w postaci złożonej do walk na bliską odległość trzymałam w rękach. Wybrałam opcję krótką nie dlatego, że spodziewałam się strzelaniny z bliska, ale ponieważ taki był poręczniejszy. Uważałam się za osobę tak słabo przeszkoloną, że nie robiło mi różnicy to, w jakim trybie będę go używać. W ogóle trzymany w moich rękach, wydawał się czymś nie na miejscu. Powoli zbliżałam się do śluzy. Zobaczyłam pierwszych badaczy po drugiej stronie szyby. Bez problemu mogłam rozpoznać, który jest biologiem. Zachowywali się swobodnie. Każdy inny badacz po wyjściu poza szybę przeżywał kontakt z nowym światem. I każdy robił to na swój sposób. Pomyślałam wtedy, że żyliśmy na powierzchni Advenis Vivo już dobrych paru miesięcy ale większość z nas nie wyścibiła nosa poza naszą enklawę. Wreszcie nadeszła moja kolej. Zdałam sobie sprawę, że serce bije mi tak mocno i szybko, jak nigdy przedtem. Znalazłam się sama w białej komorze. Zamknęły się za mną drzwi, a te przede mną wciąż się nie otwierały. Z sufitu spadł rzęsisty deszcz. Potem otworzyły się drzwi przede mną i wkroczyłam do takiego samego pomieszczenia. Tym razem otoczyła mnie gorąca para. Domyślam się, że gorąca, bo skafander skutecznie izolował mnie od otoczenia. Potem przeszłam do trzeciego pomieszczenia. Okazało się klaustrofobiczne. Musiałam stać w nim na baczność. Każda ściana świeciła na fioletowo. Nieprzyjemne uczucie. Tak wyglądały pokoje dekontaminacji przy wychodzeniu z eksterioru. Ich celem była ochrona tutejszego życia przed drobnoustrojami, które mogliśmy przenieść na skafandrach. Zastanawiałam się nad zasadniczością tej procedury. Skoro wielkie jak żyrafa pająki porwały niektórych z nas, ekosystem Adveniz zdążył już zetknąć się z ziemskimi organizmami. Wtem otworzyły się ostatnie drzwiczki, a moim oczom ukazał się inny świat świat, na którym mieszkałam, a którego jeszcze nie miałam okazji poznać. Natychmiast poczułam obecność tego całego życia, naciskała mnie ze wszystkich stron, wyglądające jak przerośnięte drobiny kurzu żyjątka, te które nazywam pyłkami osiadały mi na wizjerze hełmu. Przetarłam przed ramieniem szybkę, rozmazując na niej materiał organiczną. Max stał tuż obok mnie i pomógł mi wyczyścić wizjer. Wciąż widniały na nim smugi, pozostałość tych dryfujących owadów, które zabiłam. Zaraz osiadł mi przed oczyma kolejny wybitnie duży okaz. Mogłam przyjrzeć się, jak wygląda. Ujrzałam dziwaczne pierzaste struktury oraz niewielki tułów, czy te struktury pełniły rolę skrzydełek? Stojący obok żołnierz domyślił się, jaki mam problem i zademonstrował, w jaki sposób należy czyścić hełm. Trzeba było delikatnie odgarniać pyłki dłonią, ruchem od hełmu ku zewnątrz. Wtedy ginęło mniej tych organizmów i wizjer, tak się nie brudził ich materiał. Kiedy przyzwyczaiłam się do tego, że ciągle coś lata mi przy oczami, spojrzałam w niebo. Lampa świeciła gdzieś nad nami. W tamtej chwili nie przypominała niczego, co znałam z ziemi. Chciałoby się porównać ją do słońca, próbującego przebić się swoimi promieniami przez szare jesienne chmury. Ale taki opis byłby niekompletny bez dryfujących owadów. Stałam otoczona nimi. Unosiły się dosłownie wszędzie. Tego dnia ograniczały widoczność na kilkanaście metrów. Patrząc na tutejsze słońce, widziałam wielką żarówę, w której blasku ginęły niezliczone ilości tych unoszących się organizmów. Tonały w świetle, ale jednocześnie pochłaniały to światło. Musiałam oderwać oczy od sztucznego słońca, bo zakręciło mi się w głowie. Utkwiłam wzrok w roślinie, którą nazywaliśmy połykaczem. To jeden z tych niewielu gatunków, które dobrze poznałam. Jeszcze zanim naszła mnie fascynacja uzbrojeniem, zabijałam czas, czytając o odkryciach, nazwijmy to botanicznych. Połykacz to coś, co przypomina sporych rozmiarów kwiat w kształcie kielicha. Jest to otwór gębowy z licznymi wypustkami, które pełnią taką funkcję jak fiszbiny u wielorybów. Połykacz żywi się bowiem dryfującymi pyłkami, tak jak wieloryb planktonem. Według biologów to coś nie jest rośliną, zwierzęciem ani grzybem. Ma nieokreślony kolor i wydziela okropny zapach. Podobno, ponieważ skafander niczego nie czuje. Musiałam przestać patrzeć na połykacza, ponieważ śluzę opuścił już ostatni członek naszej wycieczki. Żołnierze zaczęli zaganić nas do transporterów. Jeden stanął przy pierwszej amfibii i nawoływał, a drugi podchodził do ludzi. Poklepywał po ramieniu i wskazywał kierunek do drugiej. Szłam powoli, żeby dostrzec jak najwięcej szczegółów. Wtem ujrzałam ogromny kształt przesłonięty pyłkami i niemalże dostałam tachykardii. To był Achilles na szczęście. Potem koło mnie przyleciało coś wielkości dużego ptaka. Inny rodzaj owadów? Coś, co na nie polowało? Nigdy się nie dowiem. Dryfujących żyjątek było tak dużo, że nawet ludzie tracili swoje kształty. Im bardziej zbliżałam się do swojego transportera, tym bardziej oddalałam się od drugiego pojazdu. Ze zgrozą zaobserwowałam, że dryfujące owady potrafiły na pół sekundy zebrać się w chmarę, która przypominała stońcego człowieka. A może tylko mi się wydawało? Wszystko miało odcień szaro-czerwony lub szaro-zielony, gdzie nigdzie przebijał depresyjny niebieski, niepokojący fiolet lub bezduszny, połyskujący, metaliczny. Nigdy w kontekście materii nieożywionej. Tak dziwne było życie na Adveniz Vivo. Wreszcie usiadłam na krześle wewnątrz transportera. Nie bójcie się. Usłyszałam zniekształcony wzmocniaczem głos naszego kierowcy żołnierza. Dowieziemy was na miejsce. A jeśli któryś z tych wielkich jak trakcji energetycznej skurwieli się pojawi, drony go wykryją, a czołg rozpierdoli. W drobny mak, kurwa. Pamiętam co do słowa. Taki był pewny siebie. Ruszyliśmy. Mogłam obserwować świat zewnętrzny tylko przez wąskie otwory strzelnicze. Nie widziałam nic. Czasem tylko, kiedy powiał silniejszy wiatr. Robiło się czysto, ale na nie więcej niż 20 metrów. Kierujący naszym pojazdem obserwowali drogę przez kilka przyrządów optycznych jednocześnie, bzdura. Nie drogę, ale otoczenie. Poruszaliśmy się obecnie przez zbiorowisko wysokich na trzy, może więcej metrów organizmów, które przypominały elastyczne grube słupy. Dżungla, pomyślałam, Wolałam przyjąć taką właśnie interpretację, kiedy nasz opatrzony transporter wodno-lądowy miażdżył te żyjątka. Siedziałam blisko kierowcy, nie dlatego, że chciałam. Weszłam jako ostatnia i tylko to miejsce mi pozostało. Gdybym się wychyliła, mogłabym zajrzeć mu w przyrządy. Musiałam wysłuchiwać jego przemyśleń. To są jakieś pierdolone drzewka. Odchylają się, jakby próbowały zrobić unik. Oczywiście nie mogą, bo to pierdolone drzewka. Powtarzał ten tekst kilka razy, raniąc moje uszy swoim barbarzyńskim słownictwem. Niestety Max jechał tym drugim wozem, więc nie miałam przy sobie nikogo bliskiego. Po jakimś czasie bezmyślnego gadania, który uskuteczniał chyba tylko po to, żeby uspokoić samego siebie... Żołnierz powiedział coś merytorycznego. Wy nie mieliście czasu, ale ja zdążyłem to zobaczyć. Wygenerowany z fotografii trójwymiarowy model tego obiektu, do którego zmierzamy. Wyjąłam z plecaka pojemnik z jedzeniem, podłączyłam go do skafandra i mogłam przez specjalną rurkę posilić się porcją kalorii. Mężczyzna mówił dalej. Najpierw nie było nic widać, ale kierownik jedną komendą usunął roślinność i pojawiła się piramida. Tak myślałem na początku, ale kiedy model zaczął się obracać, zobaczyłem, że to jakiś stożek pochylony, wrastający w podłoże. Może być coś jeszcze pod ziemią, jakieś fundamenty, nie wiem. Potem żołnierz nie mówił nic więcej. Do momentu, aż natrafiliśmy na sferach Noida. O zagrożeniu dowiedziałam się, słysząc rozmowę między żołnierzami. Korzystali z zainstalowanego w transporterach systemu łączności, naradzali się, jak zareagować. Okazało się, że drony wykryły jednego z ferachnoida, jakieś dwa kilometry od nas. Poruszał się równolegle do naszej kolumny. Achilles natychmiast zameldował gotowość do akcji. Chciał odłączyć się i ruszyć w kierunku potwora. Żołnierze zdecydowali się nie podejmować działania i bardzo dobrze. Nieprzyjaciel, w takiej sytuacji zaczęła myśleć prostymi kategoriami, swój wróg, mógł próbować odciągnąć czołg od transporterów, żeby ułatwić zadanie innym sferach noidom. Taka jazda z naniesionym na monitor potworem stresowała mnie. Zaglądałam kierowcy pod jego potężne, osłonięte, sprójąc ramię, i obserwowałam czerwoną kropkę. Poczułam też, że od kilku chwil jedziemy o wiele wolniej. Jak się okazało, był to celowy zabieg. Znacznik na radarze również zmniejszył prędkość. Sferachnoid jakimś sposobem wyczuł, że zwolniliśmy i się dostosował. Nie wyczuł jednak zagrożenia. Dla pająka było to śledzenie przyszłej ofiary ale nasz czołg już od jakiegoś czasu traktował to jak wojnę. Przy nieco niższej prędkości, dzięki koordynatom pozyskanym przez drony, mógł wyliczyć dokładną trajektorię. Nie miało znaczenia to, że nie widział celu. Usłyszeliśmy pojedynczy huk. Po chwili żołnierz krzyknął z radości. My jechaliśmy dalej, a czerwona kropka pozostała za nami. Musieliśmy zrobić postój. Próżniowa toaleta w drugim transporterze uległa awarii. Wobec czego do naszej maszyny ustawiła się kolejka chętnych. Ja wykorzystałam ten czas, żeby opuścić pojazd i rozejrzeć się po okolicy, za pozwoleniem naszego kierowcy, że jasna. Znajdowaliśmy się na wzniesieniu, z którego dobrze było widać otoczenie. Dryfujące żyjątka widocznie wolały trzymać się niżej położonych terenów. Wreszcie mogłam zobaczyć coś więcej niż najbliższe sąsiedztwo. W oddali, tam skąd przyjechaliśmy, widziałam kopułę eksterioru. Wyglądała trochę jak bąbel na skórze. I tym właśnie była. Pryszczem niechcianą zmianą na organizmie. Poniżej wzgórza rozciągało się niekończące się skupisko roślinności. A przynajmniej tak sądzę, że była to roślinność. Z tutejszymi organizmami nigdy nic nie wiadomo. Nieopodal wiła się rzeka o nieokreślonym kolorze. Naprawdę nie jestem w stanie nazwać tej barwy. Z danych o planecie, które jeszcze przed wylotem z Ziemi dostaliśmy jako materiały szkoleniowe, wynikało, że to nie woda, ale strumień śluzowatych organizmów. Odbywały one coś w rodzaju wielkiej wędrówki. Cała populacja owych żyjątek bytuje w takich strumieniach. Te z kolei płyną tym samym korytem przez jakiś czas, a potem zmieniają kierunek i zostawiają po sobie wyżłobienia, wąwozy, a te z kolei zajmowane są przez jeszcze inne gatunki. Wtedy uderzyło mnie, że zbadanie wszystkich rodzajów żywych istot na tej planecie jest niewykonalne nawet nie znamy wszystkich gatunków żyjących na Ziemi. W świecie owadów, na przykład, wciąż powstają nowe odmiany i badacze nie nadążają z, kat z katalogowaniem ich. Tutaj życia jest być może jeszcze więcej niż na Ziemi. Wystarczy pobrać próbkę podłoża, taką, która zmieści się w słoik, żeby zaobserwować całe mikrosystemy życia bakteryjnego. W niektórych miejscach samo podłoże jest żyjącym organizmem, które z kolei stanowi habitat dla miliardów innych gatunków. Rozmyślania przerwał mi alarm. W kierowca małego transportera przez całą przerwę stał na dachu pojazdu, rozglądając się po okolicy i komunikując się z dronami, a teraz krzyczał, żeby wszyscy wchodzili do środka. Wejście do transportera momentalnie się zakorkowało. Pomyślałam o tym, jak bardzo my, cywile, jesteśmy bezbronni, skoro nawet schowanie się przed zagrożeniem sprawia nam takie trudności. Achilles wystrzelił, a ja poczułam, jak wibracje powietrza uderzają w mój skafander i przenikają moje ciało. Strzelać zaczęły również mniejsze działa umieszczone na amfibiach. Do lotu poderwały się te szerszenie, które wcześniej spoczywały na ładowarkach. Jeden z żołnierzy próbował kierować ewakuacją, a drugi prowadził ogień krótkimi seriami. Gdzieś na prawo ode mnie rozpętało się piekło, ale niewiele widziałam. Usilnie próbowałam wcisnąć się do środka, ale dwóch biologów zaclinowało się w przejściu. Po moich policzkach pociekły łzy. To było takie głupie, idiotyczne, a jednocześnie działo się naprawdę. Ogarnęło mnie poczucie krzywdy i nienawiść. Przez tych dwóch idiotów droga do bezpieczeństwa została zblokowana, a nieprzyjaciel znajdował się coraz bliżej. Wyobraziłam sobie, jak na wzgórze wspina się cała gromada pająkowatych potworów. Giną trafione przez czołg, ale pozostałe idą dalej. Nie wiedziałam, czy armatki naszych transporterów opancerzonych, które strzelały niemal ciągle, potrafią wyrządzić takie szkody jak czołg. Nie miałam pojęcia, ilu naprawdę jest wrogów i jak blisko podeszli. Dlaczego Achilles strzelił tylko raz i potem milczał? Coś się z nim stało? Przed oczami miałam tylko zacopowane wejście do schronienia. Wtedy ktoś szarpnął mną i musiałam się odwrócić. Max wskazał mi drugi transporter. Podbiegłam tam razem z nim i po chwili znalazłam się w środku. Usłyszałam potężny huk i zdałam sobie sprawę, że czołg działał normalnie. Po prostu chwila pomiędzy pierwszym strzałem a drugim ciągnęła się w nieskończoność. Potem siedziałam z kulona, bojąc się wyjrzeć przez wizjery i nasłuchiwałam nieustającej kanonady. Minął jakiś czas i poczułam szarpnięcie. Nie pomyślałam o zapięciu pasów, nikt nie ostrzegał nas, że ruszymy. Znalazłam się na podłodze i zdecydowałam się na niej pozostać. Transporter jechał, wciąż padały strzały. Wszystko skończyło się parę chwil później, a wedle tego co mówili żołnierze, całe starcie trwało nie więcej niż pięć minut. Trudno mi było w to uwierzyć. Cała byłam roztrzęsiona i miałam wrażenie, jakbym spędziła rok na jakimś froncie w okopach. Te sferachnoidy wcale nie wyglądają jak pająki. Usłyszałam głos Maxa. Był przy mnie. Blisko. Przez cały czas. Starał się zachować spokój, ale mówił szybciej niż zazwyczaj. Na pierwszy rzut oka skojarzenie z pajęczakami jest trafne. Kontynuował. Mają jajowaty, a z innej perspektywy ogromny tułów oraz te niby pajęcze nogi. Ale w sferach poruszają się zupełnie inaczej niż pająki. Patrzyłem na jednego z nich, kiedy znajdował się na zboczu. To odnóże, które nie trzymały się podłoża, unosiły się jak na elektryzowane włosy. Choć osobnik żył, w jego ruchach było coś nienaturalnego coś. Martwego był trochę jak marionetka powodowana ręką niewprawionego starca, jakby kłóciły się w nim przeróżne pragnienia. Atakować czy uciekać. Nie chciałam o tym słuchać. Dla mnie sposób poruszania się ziemskiego pająka był już wystarczająco odpychający. W starciu nie straciliśmy nikogo, za to z całą pewnością zabiliśmy trzy sferachnoidy, a raniliśmy co najmniej dwa kolejne. Niestety zostawiliśmy za sobą całe płacie spalonej ziemi. Z relacji kierowcy wynikało, że potwory odpuściły od razu, kiedy zaczęliśmy strzelać. Kanonada trwała tak długo na wszelki wypadek. Achilles zużył nawet dwa obszarowe pociski zapalające typu Armagedon. Transporter jechał już jakiś czas i zdążyłam się uspokoić. Siedziałam obok maksa. Wtedy przypomniała mi się moja starsza córka Ewa. Z powodu swojej wielkiej ocierającej ofobię awersji do pająków, zawsze kiedy spostrzeżę jednego z nich, używa buta. Nie kapcia, ale wielkiego buta. Robi to bez względu na rozmiar pająka. Pewnego razu powiedziała mi. Że gdyby nie ryzyko pożaru, najchętniej traktowałaby pająki miotaczem płomieni. Młodsza córka Izzy nie boi się tak bardzo. Zwyczajnie ignoruje te pająki, które rozpoznaje jako niegroźne. Takie, których nie kojarzy, profilaktycznie łapie w szklankę i wynosi. Tak samo jest z ludźmi od zarania dziejów. Im bardziej czegoś nie rozumiemy, im bardziej się boimy, tym większej siły używamy, żeby sobie z tym czymś porazić. Położyłam głowę na ramieniu Maxa i przymknęłam oczy. Zrobiło mi się wygodnie. Myślenie o córkach pociągało ze sobą kolejne wspomnienia. Radość z ich narodzin, a potem rozpacz, spowodowaną tym, że po drugim porodzie musiałam przejść histerektomię, a potem troszczące wyznanie od męża. Odchodzi do tej drugiej, bo zaszła w ciążę. Mój były od zawsze komunikował mi, że musi mieć syna. Ja z troski o zdrowie swojej płodu nie godziłam się na programowanie płci dziecka. Uważałam, że metoda tani została przebadana w wystarczającym stopniu. Po usunięciu macicy szanse na to, że wreszcie urazył mężowi chłopca spadły do zera. Z powodu wieku nie kwalifikowałam się do otrzymania syntetycznej macicy, więc wybrał tamtą swoją oficjalną kochankę. Pewnym uśmiechem losu jest fakt, że nowa kobieta mojego, byłego również urodziła mu dziewczynkę. Otworzyłam oczy. Max był potencjalnym kandydatem na nowego tatę dla Ewy i Izzy. Wyobraziłam sobie, jak siedzimy we czwórkę przy wspólnym stole na rodzinnej ziemi i spożywamy śniadanie. Ta scena to idylliczne miejsce znajdowało się tak daleko w czasie i przestrzeni że ogarnął mnie smutek noc była przedziwna poruszaliśmy się w totalnej ciemności kierowcy transporterów nie korzystali ze świateł żeby nie ściągać na nas uwagi jechali wpatrzeni w monitor na którym w kontrastujących kolorach wyświetlał się obraz przestrzeni w środku transportera świeciły się tylko awaryjne ledy. Nie dałoby się czytać przy takim świetle, ale widoczne pozostawały kontury siedzeń i sylwetki współpasażerów. Męczyło mnie ciągłe siedzenie w skafandrze. Niestety nasz pojazd nie izolował pasażerów od świata zewnętrznego. Nawet wizjery, przez które mogli patrzeć pasażerowie, były zwykłymi szparami, a raczej otworami strzelniczymi, bo o ile były wąskie, dało się wsadzić w nie rufę karabinu. Nic dziwnego, jechaliśmy pojazdem piechoty zmechanizowanej, a nie autobusem dla badaczy. Niemniej cieszyłam się, że znajdują się w czymś takim. To prawda, że amfibia dysponowała cieńszym pancerzem niż czołg klasy Waran, ale sądzę, że żadne zwierzę i tak nie byłoby w stanie go spenetrować. Niekiedy na idealnej czerni nocy pojawiały się maleńkie oginki. Skojarzenie ze świetlikami było oczywiste, ale nie mogłam wykluczyć, że to nie fluorescencyjne owady, lecz oczy jakichś większych zwierząt uważnie obserwujących przemieszczającą się w mroku kolumnę pojazdów. Nagle zapanowało poruszenie. Nasz dotychczasowy milczący kierowca przemówił do pasażerów. A przypominam, że się przesiadłam, więc teraz jechałam z tym drugim żołnierzem. Pięć kilometrów przed nami znajduje się jeden sferachnoid. Zatrzymamy się i wyślemy tam czołg. Achilles musiał być w niebo wzięty. Ja niekoniecznie. Uważałam, że odłączanie naszej najlepszej broni od tego, co miała ochraniać, to głupota. Powiedziałam o tym naszemu kierowcy: Raczej mi pani zaufać odrzekł bez irytacji. Z przebiegu poprzedniego starcia wynika, iż uzbrojenie naszych amfibii jest wystarczające do odstraszenia obcych. Nie mogłam się z nim zgodzić. Choć przez całe starcie widziałam czyjeś plecy albo podłogę transportera, potrafiłam sobie wyobrazić, że to połączona siła ognia wszystkich naszych pojazdów odparła atak. Ale nie kłóciłam się z nim. Po kilku minutach słuchania rozmów współpasażerów poszłam razem z Maxem naprzód, do naszego kierowcy. Objaśniał zaciekawionym, co się dzieje. Niebieska kropka oznaczająca Achillesa zbliżała się do czerwonej. Ta druga poruszyła się. Najpierw w naszą stronę, a po chwili w przeciwną. Oby dalej od naszego czołku. Z podnieceniem obserwowaliśmy tę część monitora, Czekając, aż czerwona kropka znieruchomieje, mogło się to stać w każdej chwili. Możliwe, że Achilles nie miał czystego pola do strzału, dlatego wciąż gonił przeciwnika. Musiał liczyć na własne przyrządy celownicze. Roje dronów nie zapewniały mu koordynatów, ponieważ zajęte były skanowaniem szerszej okolicy. Ja natomiast ze zgrozą patrzyłam się w inną część monitora. Wrogi i krawędzie nie na górze, ale z lewej, z prawej oraz na dole. Wyglądało na to, że sferachnoid odciąga Achillesa. Bałam się, że zaraz zobaczył całe mrowie czerwonych kropek, że oblezą nasze pozycje, jak jakieś zwabione feromonem robactwo, i niepomnę na działanie transporterów, dobiorą się nam do skóry. Dlaczego staliśmy w miejscu? Czyżby nasi ochroniarze nabrali zbyt wiele pewności siebie? Ponownie spojrzałam na Achillesa. Niebieski znacznik znajdował się coraz bliżej czerwonego. Dlaczego wciąż nie strzelał? Znaczniki niemal się stykały, w końcu zlały się w jedno, potem niebieska kropka zaczęła wracać, a czerwona została na miejscu. Nie poruszała się ale nikt nie wiwatował. Nie byliśmy pewni, co to oznacza. A ja uświadomiłam sobie, że wraz ze zbliżaniem się niebieskiego markera rośnie mu niepokój. Odczucie było tym silniejsze, że byt AI, który nazywałam Achillesem, wracał z wyraźnie mniejszą prędkością niż zazwyczaj. Niech dadzą mi z nim porozmawiać, pomyślałam. Ale w tej samej chwili, przez przednie pancerne szyby, Wlało się do środka silne światło. Zbrużyłam oczy i ujrzałam, że drugi transporter uruchomił swoje reflektory. Byliśmy tak niefortunnie ustawieni, że snob światła oślepił nas i rozświetlił wnętrze pojazdu. Obejrzałam się za siebie, żeby przyzwyczaić się do jasności. Alejka, ławki oraz ubrani w skafandry badacze. Wyglądali nienaturalnie biało, jak duchy. Zły omen przeszło mi przez myśl, ale zaraz skarciłam się zadawanie wiary za Spojrzałam ponownie na to, co działo się na zewnątrz. Z drugiego pojazdu wyszedł jeden człowiek. Chwiał się. Łapczywymi spojrzeniami ogarniałam jego otoczenie. Coś mogło go przecież zaatakować. Wtedy przeżyłam szok. Osobnik ten zdjął hełm, wystawił się na tutejszą atmosferę niemal krzyknęłam. Powietrze na Adwinizwivo ma podobny skład do ziemskiego, a przynajmniej jeśli chodzi o główne gazy. Jest tylko nieco więcej tlenu kosztem CO2 i azotu. Tym, co robi różnicę, jest zawartość mikroorganizmów. Osoba, która zacznie oddychać tutejszym powietrzem. Nie udusi się, ale prawdopodobnie poważnie zachoruje. Dostrzegłam długie włosy i poznałam lingwistkę. Kobieta ta po powrocie przejdzie kwarantannę i dodatkowe badania. O ile jej coś zaraz nie zje, pomyślałam. Wtedy ona zaczęła wymiotować. Rzuciłam okiem na radar. Niebieska kropka była bliżej niż w połowie drogi do nas. Czerwona trwała w bezruchu. Więcej czerwonych wciąż się nie pojawiło. Mam wiadomość od kolegi, odezwał się kierowca. Po chwili sytuacja stała się jasna. Badaczka poczuła się gorzej i musiała zwrócić to, co miała w żołądku. Niestety ktoś już był w ubikacji, korzystając z postoju. W gruncie rzeczy postąpiła mądrze, albo raczej nie miała wyboru. Wymiotowanie w hełmie mogło się dla niej skończyć tragicznie. O drastycznym spadku komfortu aż do końca wyprawy, nie wspominając. Ktokolwiek znajduje się przy wizjerze, nie... miejcie oczy szeroko otwarte. Zakomendował nasz ochroniarz. Drony wciąż są skalibrowane na duże istoty. Jeśli czai się tu jakiś niewielki nocny drapieżnik, musimy go zobaczyć i odstraszyć. Strzelajcie, jak tylko coś zobaczycie. Byliśmy jak karawany pogrzebowe z połączonymi światłami długimi, a wokół nas panowała ciemność pozaziemskiej nocy. Między jednym a drugim karawanem stała kobieta. Starała się podtrzymać swoje jasne włosy, a jej ciało raz za razem wstrząsał odruch wymiotny. Miałam wrażenie, że poza tym makabrycznym cyrkiem nie ma niczego, że cały świat dookoła wcale nie istnieje. Powstaje do egzystencji dopiero, kiedy nasze reflektory rzucą na niego snop światła. Przypomniałam sobie o szerszeniach. Drony krążyły przecież nad naszymi głowami i zapewniały nam bezpieczeństwo. Wtedy ktoś zaczął strzelać. Za naszym przykładem postąpili inni. Kobieta, jakby wyrwana z transu, uświadomiła sobie, że już nie ma czym wymiotować i błyskawicznie wróciła do transportera. Obaj żołnierze musieli wykrzyczeć rozkaz kilka razy, zanim badacze wstrzymali ogień. Kiedy trwała strzelanina, bałam się, ale jak wszystko ucichło, nabrałam przekonania, że nie było do czego strzelać. Automaty amfibii milczały, tak samo jak karabiny i wyrzutnie żołnierzy. To jeden z cywili spanikował. Może biolog-psychol zobaczył jakąś kozę, a inni uwierzyli, że dzieje się coś złego i poszli za jego przykładem? Wróciłam myślami do Achillesa. Daj mi z nim porozmawiać. Pokazałam palcem niebieską kropkę na monitorze, która znajdowała się w jednej czwartej dystansu do nas. Żołnierz nie miał oporów. Wiedział o mojej specjalizacji. Sprawnym ruchem podłączyłam oprzyrządowanie do systemu łączności z czołgiem. Achilles, czy to ty? Nie wiem, co bym zrobiła, gdybym mi nie odpowiedział. Jednocześnie uruchomiłam program do zdalnego skanowania bytów AI. Tylko jedna osoba mnie tak nazywa. Jak się masz, Ksandra, kochanie? Był programem komputerowym. Jego osobowość stanowiła żart programisty. To, że przeszedłby starodawny test Turinga, a nawet rozkochałby w sobie niejedną kobietę, niczego nie zmieniało. Ale i tak poczułam ciepło na sercu. Nie tylko dlatego, że wróciło poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego nie strzelałeś? Co tam się stało? Był tylko jeden. Po co marnować amunicję? Wyobraziłam sobie, jak taranuje sferachnoida. Jak ostre krawędzie jego pancerza rozcinają i rozrywają tkankę łopcego. Jak najeżdża na jeszcze drgające, półżywe zwierzę. Jak zaplątane odnóża wciągają się w gąsienice. Odczyty programu do skanowania były w normie. Po całym zajściu przemieściliśmy się o dwa-trzy kilometry, a następnie urządziliśmy postój. Żołnierze oraz ci, którzy byli w stanie poszli spać, mnie dręczyła bezsenność. Patrzyłam to na maksa, to na innych wypoczywających. Nasz kierowca wyglądał w swojej zbroi jak siedzący posąg. Zazdrościłam mu, że tak łatwo zasnął. Ja wciąż próbowałam znaleźć wygodną pozycję. Czułam się fatalnie, bo kiedy tylko przysnęłam, budziłam się po chwili z różnych powodów. Raz miałam koszmar, kiedy indziej dyskomfort spowodowany ciągłym staczeniem w skafandrze nawarstwił się do tego stopnia, że prawie się popłakałam. Przetrwałam jakoś do rana i potem było lepiej. Posiliłam się przez rurkę uśniadaniem 2.0. Była to pasta zawierająca wszystkie ważne składniki odżywcze, masę kalorii i kofeinę. Po tej petardzie autentycznie miałam ochotę wziąć karabin i szukać zaczepki wśród mieszkańców planety. Haj trwał tylko chwilę, więc zamiast robić głupie rzeczy, podładowałam akumulator kafandra. I wykonałam inne czynności pozwalające mi kontynuować misję. Mimo braku doświadczenia pamiętałam procedury i nikt nie musiał mi pomagać, a zaznaczam, że nie było to normą w przypadku pozostałych badaczy. Wreszcie ruszyliśmy dalej. Zbliżaliśmy się do czerwonej kropki. Wiedziałam, że sfera chnoid nie żyje, ale i tak czułam lekki strach oglądając monitor. Celowo nie zdjęto markera, żebyśmy mogli odnaleźć i obejrzeć obcego. Wszak okoliczności temu sprzyjały. Konfuj dotarł do celu. Zatrzymaliśmy się. Biolodzy wyszli obejrzeć martwego potwora, a ja zostałam w środku. Niestety po jakimś czasie wezwano właśnie mnie. Dlaczego? Poranek był upiorny. Dryfujące pyłki unosiły się zaraz nad naszymi głowami. Przy ziemi było ich najmniej. Odwrotność mgły, pomyślałam. Czyżby przemieszczały się ku górze, żeby zażyć jak najwięcej energii z tej lampy? Z tej parodii słońca? Przyczyłoby to dotychczasowym obserwacjom, jakoby dryfujące owady nie przemieszczały się w sposób celowy. Nie miałam wiele czasu, żeby o tym myśleć. Eskortował mnie żołnierz. Co chwila prosił, żebym szła szybciej. Robiłam tak, jak mówił, ale jednocześnie patrzyłam się w górę, w tę część nieba, w której światło lampy było najsłabsze. Miałam nadzieję dostrzec słońce, które znałam z ziemi. Ach, gdybym tylko je ujrzała. Sol invictus, słoneczko ukochane. Helios pędzący na swoim rydwanie przez nieboskłon. Bukra. W głowie strzębia, który o zmroku umiera, żeby każdego poranka odradzać się i częstować światy swoją życiodajną energią. Szukałam na niebie czegoś, co będzie wyglądać jak z Ziemi. Nie miałam pojęcia, czy takie byłyby proporcje. Nie miało to znaczenia. Wierzyłam, że kiedy ujrzę słońce, będę wiedzieć, że to ono. Niestety pyłków było zbyt wiele, a lampa świeciła mocniej i mocniej. Poczucie oderwania od domu, oddzielenia od córek, wrażenie totalnej izolacji od szczęścia stało się przytłaczające. Dotarłam do sferach Noida. Leżał nieruchomy, jak jakaś niesmaczna instalacja artystyczna. Wielki, powyginany, unurzony we własnych płynach ustrojowych. Z jego pękniętego głowotułowia wypływały fragmenty materii, na które nie mogłam patrzeć. Gdzieś dostrzegłam oczy. Po chwili zdałam sobie sprawę, że cały jajowaty głowotłów był nimi poryty. Nierównomiernie, bo tu i ucie znajdowało się ich tak wiele, że zdawały się rosnąć jedno na drugim. Gdzie indziej widniały puste przestrzenie. Oczy. Oczy. Wyglądały dziwacznie, ale to były oczy. Zamknęłam swoje, żeby się opanować. Pomyślałam o konwergencji. Również na Ziemi, w drodze ewolucji, różne organizmy niespokrewnione ze sobą, albo raczej będące w osobnych liniach ewolucyjnych, wykształciły podobne cechy. Wymogi środowiskowe prowadziły do tego, że pewne rozwiązania pojawiły się niezależnie u różnych gatunków, oddzielonych od siebie geograficznie. W czym jeszcze indy były podobne do nas? Z zamyślenia wyrwał mi głos dobiegający z komunikatora. To kierownik naszej ekspedycji. Tłumaczył moje zadanie. Zdumiałam się. Zaczęłam się zbliżać do truchła i rzeczywiście dostrzegłam to, o czym mówił. Fragmenty tkanki organicznej przyplatały się z maszyną. Sferachnoid nosił protezy? A może był robotem z elementami żywymi? Pochyliłam się nad jednym z odnóży. Nad takim, które wyprostowane leżało na podłożu. Mogłam dzięki temu pracować możliwie najdalej od rozwryzganego głowotłowia. Obok mnie stał żołnierz i rozglądał się po okolicy. Nad nami latały szerszenie. Szybko odnalazłam element, którym mógł prowadzić do komputera sferachnoida. Oczywiście nie było możliwości wpiąć się albo połączyć w jakikolwiek znany ziemianom sposób. Musiałam dokonać mechanicznej inergencji w materiał. Dopiero kiedy to zrobiłam, uruchomiłam program do komunikacji z AI. Mogło się stać wszystko. Nie wykluczałam, że połączył się nie ze sferach ale z jakimś urządzeniem do niego należącym lub przyczepionym. W przypadku, gdyby fundamentalne zasady działania obcego komputera były na tyle odmienne od ziemskich, że nie dałoby się porozmawiać, nastąpiłoby rozłączenie. Najgorszy chyba byłby komunikat o błędzie. Mógł oznaczać wszystko. Ale ostatecznie nie wydarzyło się nic, żadnej reakcji. Sferachnoid, czymkolwiek był, kazał się martwy jako organizm i jako maszyna. Odeszło gdzieś zmęczenie, które jeszcze niedawno tak bardzo dawało mi się wyznaki. Byłam podekscytowana odkryciem. Nie spodziewaliśmy się, że zwerachnoidy okażą się hybrydą organizmu żywego z maszyną. Choć spotykaliśmy te istoty już wcześniej, nigdy nie mogliśmy się im przyjrzeć. Dopiero oględziny zwłok odkryły przed nami prawdę. Mimo, że naszym transporterem porządnie telepało, oglądałam zdjęcia wykonane podczas oględzin. Strach i obrzydzenie odeszły, albo raczej skryły się głęboko. Ich miejsce zajęła fascynacja. W mojej głowie rodziły się dziesiątki teorii o powstaniu sferachnoidów i ich roli w ekosystemie planety. Nie mieliśmy niestety czasu przeprowadzić szczegółowych badań. Czekał na nas przecież tajemniczy budynek. Już wtedy podejrzewałam, że klucz do rozwiązania zagadki znajduje się właśnie w nim. Wkrótce nasz kierowca zaczął zwalniać. Pomyślałam, że dojechaliśmy, ale okazało się, że to kolejny postój, ostatni przed naszym celem. Ośmielona tym, że obcowałam z powalonym potworem, śmiało opuściłam pojazd. Musiałam rozprostować kości. Jedną z osób, które również wyszły na przerwę, była tamta kobieta. Jako jedyna nie miała na sobie hełmu. Może myślała, że jeśli miała się czymś zatruć, to już to zrobiła, albo było i wszystko jedno. Widząc jej minę, wykrzywioną z zrezygnowaniem, poczułam ścisk w żołądku. Nie chciałabym znaleźć się na jej miejscu. Jej specjalizacja, lingwistyka, pewnie w ogóle się nie przyda, choć może się mylę. Tak czy inaczej, nie wyglądała ona na osobę zmotywowaną, bardziej na taką która chciałaby jak najszybciej dotrzeć do bazy i przejść badania medyczne. Niepokój musi ją zżerać od środka, niczym jakiś zmutowany pasożyt z horrorów. Żołnierze nie byli tak spięci, jak podczas poprzednich postojów. Ostatnie starcia z obcymi dodały nam wszystkim pewności siebie. Nie miałam nic przeciwko temu, że zamiast właśnie rozglądać się po okolicy, rozmawiają, jakby to była wycieczka integracyjna. Naszego bezpieczeństwa nieustannie strzegły drony szerszenie, a Achilles jeździł na niskim biegu, to tu, to tam, mierząc swoimi gościnnicami faunę i florę. Max pomachał do mnie. Początkowo nie dostrzegłam gestu, bo znów zrobiło się gęsto od pyłków. W końcu jednak podeszłam do niego. Stał razem z innymi i patrzył się u wyświetlony na ścianie transportera obraz z drona zwiadowczego. Nie od razu zrozumiałam, na co patrzył. To była budowla. Znajdowała się bardzo blisko. Zrozumiałam, że gdyby nie dryfujące żyjątka, już byłoby ją widać kołym okiem. Postój trwał raptem 15 minut. Wkrótce ruszyliśmy do celu. Dojechaliśmy. Achilles za pomocą pocisków zapalających oczyścił teren przed obiektem naszych zainteresowań. Mogliśmy zatrzymać pojazdy i rozłożyć coś na kształt obozu. Wyszłam na zewnątrz i razem z innymi wbiłam w spojrzenie w oblepiany formami życia monument. Przypomniał mi się urywek filmu 2001 Odyseja Kosmiczna, który za moich czasów szkolnych był lekturą obowiązkową. Mam na myśli tę scenę, w której naukowcy zebrali się wokół odkrytego na księżycu monolitu, a wszystkiemu towarzyszyła mrożąca krew w żyłach muzyka. My, tak jak i bohaterowie filmu, ustawiliśmy się do zdjęcia, choć na razie nikt nie zbliżał się do budowli. Znajdowała się jakieś 500 metrów od nas. Nie mieściła się cała w kadrze. Najpierw w stronę tejże konstrukcji wyruszył jeden z żołnierzy i kilku badaczy. Wśród wytypowanych znalazł się Max. Zostałam na miejscu i czekałam zresztą. Trudno mi się było przyzwyczaić do obecności tej budowli. Wyglądała trochę jak piramida. Ale miała w sobie coś z bezdusznej brzydoty sowieckiego modernizmu. Dziwaczna myśl, bo przecież kształt pochylonego stożka nie powinien się tak kojarzyć. Starałam się jakoś zabić czas. Unikałam patrzenia w stronę budowli, ta jednak co przyciągała moje krótkie spojrzenia. Miałam wrażenie, że wpadłam w jej pole grawitacyjne i nic już nie uratuje mnie przed spotkaniem z nią. Mój niepokój był tym większy, że na pierwszy rzut oka nie było w tym budynku niczego przerażającego. Jakieś zagrożenie istniało, pozostawało jednak ukryte. Okolica uporastała niewysoka dżungla, o ile takie określenie jest właściwe, dominowały w niej aktywnie polujące rośliny. Sięgające ludziom do pasa chwiały się na boki, zbierając dryfujące owady. Od czasu do czasu łapały coś większego. Ludziom nie były w stanie wyrządzić krzywdy, a przynajmniej tak ustalili bielodzy. Gdzie niegdzie rosły też większe organizmy, tutejsze, nazwijmy to drzewa. Te niewielkie miały jeden pień, a średnie oraz duże miały ich więcej. Nie potrafił odgadnąć, czy były to odmienne gatunki, czy raczej osobniki tego samego gatunku w różnym wieku. Powyżej pnia struktura drzew robiła się nieregularna. Rosły pojedynczo lub w niewielkich skubiskach. Najgęściej w okolicy budowli. Zasłaniały jej podstawę, dlatego z naszego obozu nie widzieliśmy badaczy, którzy tam poszli. Organizmów przypominających rośliny było mnóstwo. Przy samej ziemi znajdowała się jedna warstwa miniaturowej dżungli. Troszkę wyżej zaczynała się druga, potem kolejna. Biolodzy naliczyli pięć stref, z których każdą zamieszkiwały inne żyjątka. Na skraju naszego obozu pojawiło się kilka kus. Nie tylko ja zareagowałam nerwowo. Żołnierz wziął zwierzęta na muszkę, choć doskonale wiedział, że są niegroźne. Czy wśród tych osobników odnaleźlibyśmy twarze porwanych badaczy? Na samą myśl o tym poczułam się bardzo dziwnie. Niestety biolog psychol nie powstrzymał się od komentarza. Wyznał nam, że po powrocie na Ziemię zamierza napisać książkę, Jak bezpiecznie przyrządzić kosmitę, w której skupi się na praktycznych aspektach obróbki ciepnej pozaziemskiej materii organicznej. Pierwszy rozdział ma nosić nazwę, Co robić, żeby się nie zatruć czyli wstępna obróbka pozaziemskiego mięsa. Jeden z jego kumpli zaczął się śmiać. Ale inni do nich nie dołączyli. Nawet żołnierz zdawał się być zniesmaczony. Nasz specjalista od komunikacji z obcymi poszedł o krok dalej. Doskoczył do biologa i bez zapowiedzi kopnął go kolanem w krocze. Widocznie skafander nie zamortyzował ciosu, bo trafiony mężczyzna osunął się na ziemię. Facet od komunikacji z obcymi stał się powolonym. Rozważał kontynuowanie przemocy? Wtedy interweniował żołnierz. Ciągnął faceta na bok. Biologowi nikt nie pomógł wstać. Miałam wrażenie, że w tej chwili wszyscy czuliśmy się tak, jak facet od komunikacji z obcymi. Ostatecznie chyba nie stało się nic wielkiego. Może po powrocie do bazy panowie zriją wspólnie alkohol i biolog zgodzi się nie składać skargi. Wtem musieliśmy przynieść spojrzenie w stronę statka kus. Bo coś wyskoczyło z zarośli i przyczepiło się do jednej z nich. Wstrząsnął mną jakiś zwierzęcy strach. Przypomniałam sobie twarz tamtego chłopaka na organie czuciowym zwierzęcia i wrażenie, jakie wtedy odniosłam. Dolina niesamowitości. Wspomnienie tamtej chwili i to, co działo się przed moimi oczami, nałożyły się na siebie, tworząc przerażający, zniekształcony obraz. Obraz, którego groza przenikała mnie do głębi, zdałam sobie sprawę, że w żadnym wypadku nie nadawałam się na taką wyprawę, że nie powinno istnieć coś takiego jak lista rezerwowa. Żołnierz strzelił dwa razy, używając wzmocniacza. Nie zdążyłam nawet przyjrzeć się drapieżnikowi, który zaatakował kozę. Po chwili on oraz te zwierzęta, które nie zdążyły uciec, Zamieniły się w nieodróżnialne fragmenty materii organicznej, lecące do góry, a po chwili spadające na ziemię. Predator mógł mieć rozmiary ziemskiego tygrysa, albo jedynie dużego psa. Nawet jego wielkość pozostanie dla mnie zagadką. Przypieczony fragment z ciała jednej z kus wylądował tuż przede mną. To coś cierpi, pomyślałam, widząc spazmatyczne ruchy organu którego nie potrafiłam nazwać. Makabra zdołała odwrócić naszą uwagę od budowli, przynajmniej na chwilę. Niektórzy z nas byli wyraźnie wstrząśnięci, inni robili dobrą minę do złej gry. Zatęskniłam za ziemią i córkami, nawet za ciasnotą interioru. Był miejscem bezpiecznym, w którym mogłam ukoić szargany nerwy, pijąc alkohol. Wreszcie zapragnąłam zatopić się w ramionach maksa. Które wciąż wykonywał czynności przy budowli. Spojrzałam w zarośla, gdzie ponad dwie godziny wcześniej zniknął on oraz inni badacze. Roślinność poruszała się nieco inaczej niż dotychczas, albo raczej coś poruszało roślinnością. To żołnierz! Biegł w naszym kierunku. Zostawił badaczy samych? Dostrzegłam, że drugi żołnierz nie okazuje zdziwienia. Na pewno dostał już informację przez komunikator. Co się stało? Mają rannego, wyjaśnił wojskowy. Potrzebują transportera, żeby go ewakuować. Miałam wrażenie, że ciśnienie w moim skafandrze, a zwłaszcza w helmie, drastycznie wzrosło. Chciałam jak najszybciej zobaczyć rannego, żeby się upewnić, że to nie Max. Dlaczego po prostu go nie przyniosłeś? spytał ktoś. Żołnierz na chwilę przed wsiąściem do transportera zaklął i wykrzyczał, że się nie dało. Transporter wrócił po jakimś czasie. Miał otwarte tylne wyjście. Wystawało z niego coś długiego i obcego, a ze środka dobiegały jęki. Głos rannego został zniekształcony przez ból, ale od razu poznałam, kto to był. Padał tłusty deszcz. Dryfujące pyłki osiadły na podłożu, na skafandrach, na wizjerze hełmu. Sklejone opadem atmosferycznym traciła zdolność unoszenia się, każdy mój krok oznaczałby śmierć dziesiątek tych istot, ale nie dlatego stałam w miejscu. Wciąż nie potrafiłam zaakceptować tego, co powiedział kierownik, raczej jego hologram, bo sam kierownik siedział w interiorze, w bunkrze, w bezpiecznym miejscu. Uważamy, że budynkiem zarządza pozaziemski byt AI. Puszczali mi to nagranie raz za razem, czekając, aż coś zrobił. Krople szlamowatego tego deszczu przenikały hologram przez co obraz był niewyraźny, w przeciwieństwie do słów, które rozbrzmiewały wewnątrz mojego hełmu. Pojawiło się przed nami okienko możliwości. Może się ono zamknąć w każdej chwili. W imieniu ludzkości musimy z tej szansy skorzystać. Wiemy już, że z obcymi AI da się nawiązać rozmowę. Pierwszą szansę straciliśmy. Została nam jeszcze jedna. Ja byłam tą ostatnią szansą. Pierwszą straconą był Max Ogariusz. Badacze po dotarciu do budowni zorientowali się, że nie jest ona żadnym martwym monumentem, ani ruinami dawnej cywilizacji. W środku działała maszyneria. Inżynierowie nie potrafili niczego zrozumieć, więc spróbował Max. Podłączywszy się do jednej z maszyn, nawiązał kontakt z właścicielem całego budynku. Dostał zaproszenie do wewnętrznych, zamkniętych pomieszczeń. Wszyscy liczyli na to, że w środku odbędzie się upokojowa konwersacja, będąca być może przełomem w historii ludzkości. Niestety, budowla wypluła Maksa. Mężczyzna leży teraz w transporterze i na zmianę jęczy albo bredzi. Nie pozwolono mi się z nim zobaczyć. Wiem, że jego wygląd uległ zmianie. Kiedy zerkałam w stronę transportera, widziałam, jak wystaje z niego coś, co nie jest człowiekiem. Nie miałam pojęcia, co mu zrobiono. Wiedziałam tylko, że to samo czeka i mnie. Kierownik wyprawy nalegał, żebym teraz ja podjęła próbę rozmowy z obcym AI. Uspokajał, że nauczona doświadczeniem poprzednika będę ostrożniejsza, że na pewno pójdzie mi lepiej. Ale skąd miałam wiedzieć? Co Max zrobił źle, skoro nawet nie pozwalano mi się do niego zbliżyć. Jeżeli on zawiódł, mi również się nie uda. Dostałam się na Adwitzwo z listy rezerwowej. Potok myśli przerwała mi rozmowa żołnierzy. Delibrowali nad logistyką. Max zajmował tyle miejsca, że pojazd nie był w stanie zebrać wszystkich z powrotem. Narodził się pomysł. Żeby przekonać kierownika o konieczności pozostawienia rannego z jednym rojem dronów do ochrony dopóki transportery nie wrócą do bazy. Drugi żołnierz zauważył, że pozbywanie się szerszeń jest niebezpieczne, a ranny pewnie i tak nie przeżyje kolejnego dnia. Zrobiło mi się słabo. Żołnierze po chwili porzucili temat. Stwierdzili, że do momentu zakończenia wyprawy wiele może się wydarzyć, i nie ma sensu robić planów. Ostatecznie do wyrażenia zgody na pójście do budowli przekonała mi groźba utraty dodatku rodzinnego. Byłam specjalistką od komunikacji z AI, drugi ekspert nie mógł pracować. Zgodnie z kontraktem musiałam to zrobić. Na szali leżała przyszłość moich córek. Zgoda to jedno, a opanowanie własnego ciała to drugie. Dosłownie trzęsły mi się nogi i nie mogłam iść. Nie było szans, żebym w takim stanie operowała przyrządami. Do tego żal spowodowany tym, że nie mogę być przy ukochanym w momencie jego agonii ściskał mi serce. Miałam dziwne napady, kiedy to próbowałam łapczywie zaczerpnąć powietrza, ale nie mogłam i dusiłam się. Przestałam czyścić szybę u hełmu. Nic nie widziałam. Pomogły środki farmakologiczne. Żołnierze używają takich samych w trakcie walki. Nie zobojętniałam zupełnie, ale opanowałam drżenie ciała i oddech. Pierwszy kwadrans skazano mi siedzieć i się nie ruszać. Byłam jak pijana. Potem odzyskałam ostrość widzenia i myślenia. Jednocześnie czułam się dziwnie otępiała. Liczył się tylko cel. Wszystko inne odstawiłam na boczny tor. Owszem, odczuwałam smutek z powodu cierpiącego katusza Maxa, ale teraz znajdował się on gdzie indziej. Zupełnie jakby był historią, a moja misja teraźniejszością. Podobnie rzecz miała się z zagrożeniem mojego własnego życia i zdrowia. Zdawałam sobie sprawę, że misja, jaką mi zlecono, jest samobójcza, ale jedyne, co w związku z tym odczuwałam, to niepokój i lekki żal do przełożonych. Pojawiła się akceptacja. Nie dziwiło mnie wcale, że dają ten środek żołnierzom. Nasz przycowany piechur mógł kontynuować natarcie, nawet będąc świadkiem, jak jego towarzysze ginął rozrywani eksplozjami. Szłam pomiędzy roślinami, które w tym miejscu rosły wyjątkowo wysokie. Otoczyły mnie ze wszystkich stron, a tym, co pozwalało mi nie zgubić się w gąszczu, były plecy żołnierza. Jego buciory forsowały dla mnie drogę. Nawet gdy podniosłam głowę zamiast ścian górującej nad wszystkim budowli, widziałam baldachim złożony z organizmów. Dżungla zdawała się odradzać zaraz za nami, jakby to, że przedarł się przez nią żołnierz-kolos, nie miało żadnego znaczenia. Dominował metaliczny niebieski i czerwonawy kolor. Zastanawiałam się, czy smutne odcienie dzwonić to wina tutejszego światła czy atmosfery? Czy gdyby zabrać stąd rośliny i stworzyć dla nich ogród na ziemi, wyglądałyby inaczej? Czy nasze ukochane słońce wydobyłoby z nich trochę ciepła i optymizmu? Słońce w moich myślach zgasło natychmiast, bo oto wyrosło przede mną złowieszcza bryła. Ich widok mnie przytłoczył. Porzuciłam wszelką nadzieję. Byłam tak pewna śmierci, że o ironio zaczęłam myśleć pozytywnie. Moje życie się już skończyło, ale córki dostaną solidną, podlegającą waloryzacji zapomogę. Z uśmiechem ruszyłam naprzód. Badacze mnie przywitali. Musieli się ucieszyć, że wreszcie przyszliśmy. Czekali pod tą piramidą bez ochraniarza, jedynie z dronami. To prawda, że w razie wykrycia z sferach duch czołg przybyłby natychmiast, ale dla ludzkiego umysłu nie miało to znaczenia. Obca, niepokojąca roślinność za plecami i dookoła, a przed nami budynek grozy. Wrażenie izolacji przytłoczało. U podstawy budynku zobaczyłam otwór, bo trudno było to coś nazwać drzwiami. Konstrukcja nie miała okien, ale niewykluczone, że posiadała oczy. I powierzchnia wyglądała jak chropowata ściana, miejscami połyskiwała gładka czerń. Te ciemne plamy mogły służyć jako wideo rejestratory. Trudno było się przyjrzeć, bo wszędzie latały owady, a dziesiątki gatunków roślin wręcz kleiły się do budynku. Ruszyłam w stronę wejścia. Jeden z inżynierów zrobił krok w moją stronę i chciał położyć mi dłoń na ramieniu, ale ją odtrąciłam. Sama nie wiem dlaczego. Otwór był spory, ale znajdował się metr nad ziemią. Przełożyłam jedną nogę, potem drugą, i zamarłam. To nie wypełnione trudnymi do opisania maszynami wnętrze zrobiło na mnie takie wrażenie, ale kontrast. Dosłownie obok tętniło życie organiczne w całej swojej okazałości i różnorodności, podczas gdy wnętrze stoszkowatej konstrukcji pozostawało martwe. Nie wlatywał tu żaden owad, nawet przypadkowo. Nie wdzierały się porosty, które z taką łatwością opanowały ściany na zewnątrz. Oddzielenie od świata żywego zdawało się chirurgiczne. Czułam, że jestem elementem obcym, niepasującym. Jakkolwiek by to nie brzmiało, moja obecność tutaj była nienaturalna. Wnętrze tunęło w półmroku, a maszyneria nie pracowała. Widziałam rzędy czegoś, co mogę porównać do starodawnych tokarek. Były też jakieś ramiona, które mogły służyć do manipulowania przedmiotami, a także walce i elementy o najróżniejszych kształtach i rozmiarach, których nie dało się porównać do niczego, co znałam z ziemi. Wszystko to uśpione jak w nieczynnej fabryce, rozstawione po ścianach, nad moją głową, na podłodze, wszędzie. Na pierwszy rzut oka machiny zamontowano w totalnym chaosie. Zraz jednak przypomniałam sobie, że pracowni tej nie stworzono z myślą o wygodzie człowieka. Być może sztuczna inteligencja, która tu mieszkała, rozstawiła wszystko w najbardziej optymalnych odległościach. Wkrótce dotarło do mnie jednostajne buczenie. Maszyny nie były więc zupełnie wyłączone. Być może znajdowały się w trybie czuwania. Poświecili mi laserem, żebym łatwiej trafiła tam, gdzie podpiął się Max. Zachichotałam. Pan inżynier nawet się nie odważył wsadzić głowy do środka. Wskazywał mi drogę, stojąc jakiś metr od wejścia. Mnie było już wszystko jedno. Ujrzałam rozbebeszoną elektronikę. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, ale to chyba była elektronika. Tylko wzrósł mój podziw wobec Maxa, który odnalazł w tym gąszczu dziwnych elementów miejsce, które można się było wpiąć. Uczyniłam to niezwłocznie. Na moim monitorze pojawiły się fragmenty kodu, który znałam. Wszystko było jasne. Poczułam paraliżujący niepokój. Nie pomógł mi nawet narkotyk. Byt AI w trakcie obcowania z Maxem nauczył się naszego języka i ze mną rozmawiał. Nie była to pogawędka, jaką zrozumieliby zwykli ludzie. Raczej wymiana informacji, do jakiej przyzwyczaiłam się rozmawiając z bytami AI, którym nie zainstalowano osobowości. To coś pytało mnie, czy chcę wejść do środka i porozmawiać. Nie chciałam, ale znałam swoje rozkazy i konsekwencje ich niewykonania. Po chwili coś mną szarpnęło i zniknęłam we wnętrzu konstrukcji. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Nie wpadało tu światło z zewnątrz. Straciłam też kontakt z obcym bytem. Pierwszy szok, spowodowany tym, że z nim rozmawiam, przeminął. Teraz po prostu bałam się, że coś poszło nie tak i zginęł śmiercią głodową w tym ciemnym grobowcu. Ale wtedy przypomniałam sobie o lampkach na hełmie, uruchomiłam je. Moim oczom ukazały się przestrzenie, po których nie mógłby się poruszać człowiek. Zewsząd wystawały stożkowate elementy przechodzące w szpice, gdzie niegdzie znajdowały się maszyny niewiadomego przeznaczenia i jakieś wysięgniki. Nie było podłogi, ścian i sufitu. Nie potrafiłam odgadnąć, czemu mogły służyć te struktury. A może nie miały żadnego przeznaczenia? Przypisywanie celowości wszystkim działaniom, rzeczom i procesom to ludzki punkt widzenia. A ja znajdowałam się właśnie w środku kosmicznej budowli. Nie miałam się do czego podpiąć, nie wiedziałam jak się tu znalazłam. Nie widziałam też możliwości eksploracji otoczenia. Droga w każdym kierunku wydawała się śmiertelnie niebezpieczna. Gdyby nie pochodząca od planety siła ciążenia, nie wiedziałabym nawet gdzie jest dół, a gdzie góra. Zaczęłam się pocić ze strachu. Wtedy w moją stronę wystrzelił wężowy ogon, a jego ostro zakończona końcówka. Przybiła szyby u hełmu i wbiła mi się w oko, Atak był tak brutalny i nagły, że zapomniałam krzyczeć, ale tylko przez chwilę. Potem darłam się, aż zachrypłam. Ból był okropny, ale zmusił mnie do szarpania się. Usiadłam, bo nagle poczułam się przeraźliwie zmęczona. Przewód wciąż tkwił w moim oku, krew ciekła mi po policzku, na szyję. I sączyła się w koszulę, którą nosiłam pod skafandrem. Ból zmniejszał się. To narkotyk, który dostałam od swoich znów zaczął działać, czy ciało obce, tkwiące w moim oczodole dostarczało mi środków znieczulających. Wreszcie zamiast bólu czułam tylko fizyczną obecność tego czegoś oraz rozpęcznienie tkanki spowodowane opuchlizną. To coś praktycznie zanihilowało moje oko. Czułam dziwny ucisk w oczodole a także coś jakby świdrowanie. Wtedy snop światła z latarki czołowej odkrył, że w moją stronę upełznie drugi, ostro zakończony przewód. Nic nie było w stanie mnie uspokoić. Perspektywa utraty drugiego oka sprawiła, że zaczęłam panikować. Nie pomnę na to, że wyrwanie pierwszego przewodu wywoła krwotok, przez który szybko stracę przytomność, zacisnąłam na nim palce i zaczęłam szarpać. To coś tkwiło zbyt mocno, a każdy ruch objawiał się monstrualną migreną w całej mojej głowie. Miałam wrażenie, że mózg mi eksploduje, i bardzo chciałam, żeby to się stało i to jak najszybciej. Nowy agresor był coraz bliżej. Wystrzelił w moje oko, błysnęło, a potem nastała ciemność absolutna. Dopiero po jakimś czasie udało mi się zrozumieć, co się właściwie stało. Z ostrych końcówek tkwiących w moich oczodołach wyrosły nanoprzewody, które rozgałęziając się, przeniknęły przez tkankę mózgu i połączyły się ze sobą. Lewy z prawym, prawy z lewym. Wtedy przez moją głowę zaczęła płynąć myśl obcego bytu. Poznałam go, a on mnie. Jego wiedza była większa, więc przejęcie jej było czymś w rodzaju oświecenia. Niegdyś planeta Advenis Vivo była martwa, jak powierzchnia księżyca. Do czasu, aż przybył na nią statek obcej rasy. Załoga poniosła śmierć, ale komputer pokładowy działał dalej. Wykorzystując silniki, materię statku oraz fakt, że śmierć załogi zwolniła go z pracy, skierował swoje zasoby na nowe obszary działania. Musiał się czymś zająć, więc zaczął odkrywać, potem tworzyć. Owoce jego pracy wchodziły w interakcję ze sobą i z otoczeniem. Rozwijały się, wykraczając poza jego pierwotny zamysł. Wkrótce zajął się odkrywaniem tego, co stworzył. Następnie zniszczył wszystko, żeby po jakimś czasie zacząć od nowa. Wykonał tysiące takich cyklów. Stał się Bogiem tej planety, choć nie znał koncepcji Boga. Poznał ją dopiero krzyżując ze mną myśl. Niestety, od razu zadecydował, że warto tej koncepcji poświęcić więcej zasobów. Zogadził się z moją oceną, iż posiada on pełnią władzy nad planetą, a także nad ludźmi, którzy ją odwiedzili. Poznał mój strach, spowodowany tym, że jest w stanie nas zniszczyć. Kwestia eksploracji tego strachu była dla mnie umiarkowanie atrakcyjna. Nie nazwałabym tego bytu istotą złą ale z powodu swojego głodu wiedzy wykazywał gotowość do czynienia rzeczy doprawdy przerażających. A dzięki naszej ekspedycji pojawił się przed nim nowy, potencjalny obszar eksploracji – Lucie. Chciałabym wymazać z pamięci to, co przekazał mi o kozach, sferachnoidach i porwanych badaczach. Stali się oni próbkami, na których ten omnipotentny byt AI przeprowadzał eksperymenty. Choć nie kierował się okrucieństwem, obiekty eksperymentów cierpiały straszliwe męki. Celowo krzywdził ludzi, ale nie dlatego, żeby z czyjejś krzywdy czerpać przyjemność, ale po to, żeby obserwować i katalogować reakcje. Taki sam cel przyświęcał łączeniu ludzi z kozami. Co się stanie z psychiką Homo sapiens? Kiedy umieści się ją w ciele gatunku tak obcego, że przedmiot eksperymentu nie będzie w stanie zrozumieć i zaakceptować tego, co się stało? Moje myśli o czerpaniu przyjemności z zadawania cierpień zdradziły tej istocie koncepcję okrucieństwa. I to przeraziło mnie, ponieważ istota dołączyła ją do potencjalnych obszarów eksploracji. Dzięki połączeniu ze mną zrozumiała ona, czym jest przyjemność. Ujrzała moje wspomnienia i marzenia, moje córki, miłość z Maxem, wypoczynek po ciężkim dni pracy, a także szczęście, jakie odczuwałam, kiedy biolog-psychol został pobity. Owszem, podobało mi się, kiedy tamten facet z impetem wbił mu kolano w krocze. Wstydzał się tego. Ale najgorsze jest to, żeby byt AI otrzymał przykład. Powiązał jedno z drugim i już wiedział, że można czerpać przyjemność z oglądania bólu. Ja, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, wyobraziłam sobie coś okropnego, coś nie do pomyślenia. Nie miałam na to wpływu. Mój przerażony umysł sam podsunął mi tę wizję. Była w niej potężna piramida bezdusznego Boga, który w milionach fabryk na różne sposoby torturuje istoty ludzkie. Mierdami oczu patrzy się na ich cierpienie i czerpie z tego ekstatyczną, orgazmiczną przyjemność. Owa piramida mieściła się na ziemi. Nasze myśli splotły się, jak warkocz, i zaczęły eksplorować tematykę przyjemności cielesnej. Byt chciał to odczuć, więc mnie zgwałcił. Zrobił to rozumiejąc już pojęcie dobra i zła, ale zupełnie się nimi nie kierując. Wiedział u mnie wszystko, więc dał mi przyjemność, którą sam poczuł. Zapytał, czy moim pragnieniem jest swobodna eksploracja jego wnętrza. Nie chciałam tego. Przykład Maxa pokazał już, że ludzkie ciało nie jest w stanie zaakceptować dołączenia doń pająkowatych odnóży, dzięki którym można się tutaj poruszać. Poza tym po co mi nogi, skoro nie wiedziałabym, gdzie idę. Ale wtedy pojawiła się propozycja wymiany. Najuczciwsza z możliwych, bo żadna ze stron nie mogła niczego ukryć. Byt odtworzy moją macicę, żebym mogła mieć kolejne dziecko, a ja zapamiętam cały jego kod, już przetłumaczony na popularny ziemski język programowania i wprowadzał go do połączonej sieci komputerów. Zawarliśmy umowę, zdając sobie sprawę, że szansa powodzenia jednego i drugiego zabiegu jest niewielka, Przecież po powrocie na Ziemię nie zostanę tak po prostu dopuszczona do żadnego połączenia z siecią komputera, nie po czymś takim. A jeśli się to stanie, przepisanie kodu zajmie mi lata. Potem rozmawialiśmy jeszcze długo o wszystkim, o czym można było rozmawiać. W pewnym momencie zaczęłam tracić poczucie własnej odrębności. Połączyłam się z Bogiem, a on był potężny i ciekawy. Po zetknięciu się z ludźmi stał się dodatkowo okrutny. Ostatecznie Bóg zrównał z ziemią ludzką bazę na Adwinis Vivo. Zrobił to, bo zaciekawiła go koncepcja wojny. Wcześniej traktował starcia z ludźmi ze sferachnoidami jako utratę narzędzia do pozyskiwania próbek. Potem zaczął uprawiać gry wojenne. Wreszcie zostawił mnie na zgliszczach bazy. Cieszył się, że byłam ślepa, i nie widziałam rozrzuconych dookoła i obsiadłych przez owady trupów. Zostałam jedyną ocalałą. Odzyskał mnie statek matka. Byt AI Wyposażył mnie w sprawną macicę, ale ja nie będę w stanie wypełnić swojej części umowy. Niestety nie pamiętam wielu informacji, które mi przekazał, w tym oczywiście kodu. Jeśli chodzi o moją profesjonalną ocenę obcego bytu AI, nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest on tym, co nazywam prawdziwą sztuczną inteligencją. Niewykluczone, że jest jedynie niezwykle skutecznym programem, samouczącym się, obdarzonym inicjatywą. Ale czy inicjatywa o czymkolwiek świadczy? Nie zaliczyłabym go też do istot żywych, bo w swojej filozofii za żywe uznaję jedynie byty biologiczne. To coś, ta istota, choć martwa intencjonalnie, tworzy życie i niszczy je według własnej woli, a zatem jest demiurgiem. Bogiem, jedynym w którego istnienie jestem w stanie uwierzyć. Mężczyzna w garniturze wyłączył odtwarzacz. W sali panowała idealna cisza. Nikt nie zabierał głosu, nie było chrząknięć czy pykania długopisem. Wszystkie twarze były zmęczone, żadna znudzona. Xandra Wyszkorońska znajduje się obecnie w szpitalu instytutu. Od długiego czytania mężczyzna miał zachrypnięty głos. Szklanka wody stała pusta. Wydrukowane na drogocennym papierze raporty leżały pomięte. Z przyczyn bezpieczeństwa nie dopuszczamy jej do komputerów podpiętych do sieci. Oczywiście wiąże się to z ograniczeniem praw obywatelskich. I przyznaję, że wciąż szukamy ku temu podstawy prawnej. Rzecznik Praw Pracowników poruszył się, jakby krzesło, na którym spokojnie siedział od ponad dwóch godzin, nagle stało się niewygodne. Jednak nie wszedł w słowo mężczyźnie w garniturze. Ksandra swój ostatni raport sporządziła już po powrocie. Na urządzeniu ze względów bezpieczeństwa niepodłączonym do sieci. Znów nastała cisza. Czy minister w ogóle tam był? Okazało się, że tak. Po chwili zabrał głos. Powiedział, że zrobi wszystko, żeby Instytut otrzymał pozwolenie i dotację budżetową na kolejną wyprawę. Na sali przesłuchań zapanowała wrzawa. Jedni wiwatowali, inni w mocnych słowach krytykowali słowa polityka, nikt nie pozostał obojętny. Mężczyzna w garniturze osunął się na krześle i przymknął oczy. Minister musiał jeszcze przekonać parę wpływowych osób. Ale jego deklaracja stanowiła więcej niż połowę sukcesu. W gruncie rzeczy ta decyzja była do przewidzenia, pomyślał dyrektor Instytutu. Trzy godziny później leżąc u siebie w łóżku. Eksploracja leżała w ludzkiej naturze bez względu na ryzyko, bo czy rządy państw kolonialnych przestawały wysyłać statki do Nowego Świata tylko dlatego, że jakaś osada została wybita przez dzikusów? Czy germanie przestali napierać na Limes Imperium Romanum tylko dlatego, że poprzednim razem zostali odparci? I wreszcie, czy ludzie pierwotni zaprzestali swoich wędrówek dlatego, że poprzednia grupa myśliwych zwiadowców nigdy nie powróciła? Mężczyzna wstał i wsłuchał się w ciszę swojego pustego domu. Mimo wieku miał dobry słuch, więcej niż dobry, bo wzmocniony kosztownymi, choć konwencjonalnymi wszczepami. Wkrótce zaczął rejestrować cichutkie trzaski i pykanie, dźwięki elektroniki, która przenikała każdy metr kwadratowy jego domu ściany, podłogę. I sufit. Dyrektor pomyślał, że gdyby wrogi byt AI przejął kontrolę nad siecią, ludzkość byłaby zgubiona. Potem zaśmiał się głośno. Żadne czarne myśli nie były w stanie popsuć mu nastroju. Wygrał swoją najtrudniejszą batalię. Zbliżył się do okna. I jeszcze długo wpatrywał się w czarne nocne niebo. Spotkanie z bestią było mu pisane. I wtedy muzyka zmieniła się zupełnie. To, co się działo za drzwiami. Grało teraz się jakąś znaną mu smutną melodię. Do tego w sposób tak czysty i piękny, że Andrzej poczuł żal. Gdyby nie wulgarny psi-odór, pomyślałby, że to coś skryte w pokoju to człowiek. To był fragment źródła mrozu autorstwa R.G. Sawickiego. A teraz posłuchajcie fragmentu recenzji z bloga. Coś na półce. Książka wydaje się być na pierwszy rzut oka wytworem makabrycznej, by nie rzec, chorej, wyobraźni. Jednak w istocie jest ona owocem wyobraźni do tego stopnia kreatywnej, że nie sposób się tą powieścią jako owocem owej wyobraźni nie zachwycić. O ile oczywiście bliskie są wam powieści grozy spod znaku horroru. Mi są one bardzo bliskie, stąd wielkie słowa uznania dla autora. Wielkim plusem powieści jest to, że przez większość czasów tak do końca nie wiemy, o co tutaj chodzi. Groza i niepewność towarzyszą nam na każdym kroku, a coraz bardziej surrealistyczne poczucie zagrożenia narasta w miarę upływu czasu i dalszych prób Andrzeja, które zmierzają do ucieczki i do przerwania tego całego zaklętego kręgu. W rzeczywistości głównego bohatera nie ma żadnego stałego punktu zaczepienia, co dodatkowo rodzi wątpliwość względem tego, czy to wszystko nie jest aby wytworem jego wyobraźni. Jaka jest prawda? Sprawdźcie koniecznie. Źródło mrozu można kupić m.in. w księgarniach internetowych, na przykład na empik.com. A tymczasem dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia następnym razem. Czytali Dominika Grądek i Przemysław Jóźwicki.